Dobra, siemanko, witam Was bardzo serdecznie w przedtreningówce numer 23, o ile mnie pamięć nie myli. Dzisiaj gościem specjalnym jest Kuba Maurycz. Siemanko, Kuba. Witam wszystkich. Na sam start, Kuba czy Jakub? O, tak, żebyśmy później, obojętne, tak? Egal, może być Kuba, może być Jakub, jak Okej, lubisz. okay, dobra, no to u mnie w głowie już jesteś Kubą, także chyba zostajesz Kubą. Super. I Kuba jest w sumie ostatnim gościem, który jest w naszych podcastach, jakby, że tak powiem, tutaj promocyjnym działaniu przed Progress Academy. Czyli jeżeli ten podcast wyjdzie w weekend, to znaczy, że macie jeszcze prawdopodobnie niecały tydzień na zakupienie biletów na Progress Academy. Do czego Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, bo będziecie tam mogli spotkać i Kubę, i 13 innych specjalistów z różnych dziedzin z naszego sportowego świata, z branży tutaj polskiej. I będzie to na pewno bardzo fajne wydarzenie, gdzie będzie można spotkać naprawdę masę kumatych ludzi, wymienić z nimi różne poglądy, pogadać, poznać ich. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Dobra, Kuba, tak, pogadamy sobie dzisiaj troszkę o branży dietetycznej ogólnie, a później bym chciał wyciągnąć od ciebie troszkę takich już bardziej praktycznych wskazówek co do tego, jak powinna wyglądać dieta u zaskoczenia sportowców, jako że jesteś w przedtreningówce, czyli w podcaście, w którym będziemy sobie rozmawiać, w którym zawsze rozmawiamy na tematy okołotreningowe, no to tym razem też nie będziemy się jakoś specjalnie oddalać od tychże tematów. Dobra, tak na sam start. Powiedz, jak długo ty już jesteś w branży? Bo ja cię kojarzę długo. Długo, naprawdę. Wiesz co, nie dziwię się, bo ja jestem trochę dinozaurem. Powiem ci, że jakby to chronologicznie spiąć, to tak. Swoją markę, czyli Maurycz.com, założyłem dokładnie 5 września 2012 roku, więc już 12 lat jesteśmy na rynku pod naszą banderą. Natomiast wcześniej też miałem okazję piastować, można tak powiedzieć, stanowisko wicenaczelnego redaktora Muscular Development. To były lata 2008 do 2010 włącznie. No więc tak naprawdę ten największy rozwój Muscular Development tej polskiej edycji to było za moich czasów, więc to jest naprawdę kawałek fajnej historii. W międzyczasie było też prowadzenie szkolenia trener personalny pod jedną z takich szkół fitnessowych największych w Polsce, a potem właśnie rok później otworzyłem własną placówkę. Ale tak naprawdę zacząłem się jarać tym wszystkim jakoś w drugiej, trzeciej gimnazjum, chyba w trzeciej gimnazjum, więc mając około 15 lat zacząłem się tym już jarać. Potem już były pierwsze treningi w takiej oldschoolowej, kulturystycznej siłowni w Szczecinie o nazwie Bulli, niestety już nieistniejącej, ale za moich czasów, te powiedzmy tam 2004-2007, czyli okres licealny, no to wiesz, tam karabiny wjeżdżały i tak dalej. Najlepsze I pierwsze kroki, czasy. tak jest, pierwsze kroki na siłowni były super. Tam też poznałem i Rafała Borysiuka, i wielu innych kulturystów, także naprawdę bardzo fajne miejsce. I takie bardzo przyjazne. Powiem ci, że wchodząc tam jako taki, wiesz, chłopaczek 70-kilowy i tak dalej, jak dostałem przypadkiem z bara właśnie od Borysiuka i tak dalej, to mówię, o kuźwa, jestem trupem. A nagle się taki, wiesz, klot 140 kilo odwracam i, sorry młody, mówię, ty, żyję. Także naprawdę fajnie. I to też chyba dementuje takie plotki, nie? Że wiesz, takie środowiska piwnicze, siłownie to sterydy, wiesz, narkotyki i tak dalej. Absolutnie, naprawdę bardzo fajna ekipa, wiele się tam też nauczyłem. Ale w zasadzie jak tylko skończyłem liceum, czyli w 2007 roku, to zacząłem robić papiery na trenera personalnego, bo bardzo mnie to jarało. Generalnie geneza jest też taka, że ja jako dziecko chyba w trzeciej czy czwartej klasie szkoły podstawowej przez wakacje bardzo mocno otyłem, około 8 kilo. No bo wiesz, siedziałem, wafelki, cukierki i tak dalej, gry i tak Babci dalej. lody poszły, nie? Wiesz co, u brata najstarszego faktycznie. I po prostu tam sobie dogadaliśmy po prostu podniebieniowo. Więc faktycznie to trochę na kilogramach się odbiło. I tak 2-3 lata temu w takim właśnie półpecikowatym nastroju sobie przeszedłem, a potem stwierdziłem, kurde, no fajnie byłoby coś ze sobą zrobić. No i oczywiście, wiesz, takie czasy były, że nie było ani tak YouTube'a, ani stałego łącza i tak dalej, jakichś podcastów. Także trzeba było to robić po prostu własnym sumptem, gdzieś tam, wiesz, metodą prób i błędów, bo się z kimś pogadało i tak dalej. Taki bro science troszeczkę kwitł wtedy. Ale jednak osiągnąłem swój cel, zbiłem te 8 kilogramów, wiesz, wtedy pierwsze pompki, podciągania na drążku, przysiady i tak dalej, jakieś cardio. I niedługo potem, bo od 2008 roku, czyli zaraz też po zakończeniu liceum i zrobieniu tego szkolenia, już były liczne tak naprawdę akcje na forach. I było właśnie forum Animal Pack już nieistniejące, i były Golden Line. To Golden Line to jest coś takiego jak LinkedIn teraz, nie? Także też tam milion pytań do i tak dalej, takie wiesz, czaty, nie czaty. Więc trochę tej historii jest, ale generalnie myślę, że jakbym powiedział, że 20 lat się tym jaram, a od co najmniej 15 lat tak działam w zawodzie, to na pewno bym nie przesadził. No to rzeczywiście w sumie chyba już widziałeś wszystko, co można zobaczyć w tej branży, nie? Mogę umierać. Nie, no myślę, że jeszcze trochę masz do zrobienia. Bo tak już.
Przejdziemy sobie zaraz do tego, że właśnie widziałeś wszystko, bo tutaj na pewno bym chciał poruszyć to, że ta branża gdzieś zatocza kolejne kręgi. Takie przynajmniej mam wrażenie, jako osoba, która obserwuje troszkę z boku, jako że ja tutaj jestem z kolei freakiem bardziej sportowym niż dietetycznym, ale powiedzmy, że nasze branże gdzieś tam troszkę się przeplatają, nie? W każdym razie chciałem teraz zapytać, czym się obecnie na dobrą sprawę teraz zajmujesz stricte? Bo wiem, że masz swoją markę, wiem, że masz poradnię dietetyczną, wiem, że współpracujesz z różnymi sportowcami. Przynajmniej jeszcze do niedawna, jak słuchałem podcasty z tobą, to mówię, że tam współpracujesz z niektórymi, ale no, co na dobrą sprawę teraz robisz? Co jest głównym, że tak powiem, głównym tutaj twoim zadaniem na co dzień do zrobienia? Generalnie usługuję dzieciom. To jest tak naprawdę najważniejsze Najtrudniej. zadanie. Serio, kurde, naprawdę. Powiem wam, że jak nie macie jeszcze dzieciaków i chcecie sobie zrobić dwójeczkę, tak jak ja w małym przedziale czasowym, bo u nas jest roki 10 miesięcy, to naprawdę jest co robić. I wiesz, patrzę na zegarek, jest 6 rano, wstaję, zaraz idę do roboty, wracam, coś tam robię dalej, podcasty, patrzę, jest 21 i się zastanawiam, gdzie ten czas uciekał. Natomiast to też jakby jest związane z twoim pytaniem, dlatego że ja przez wiele, wiele lat, właśnie od czasu 2012 roku na jesień, aż do marca 2020, czyli kiedy był lockdown, generalnie nie przesadzę, jak powiem, że z 44 weekendy w roku miałem poświęcone na wyjazdy. Tych weekendów w roku jest Dużo. bodaj 52 chyba, jeżeli się nie mylę, więc nie trudno jest policzyć, że minus święta Bożego Narodzenia, Sylwester, nie wiem, Boże Ciało i tak dalej, czy święta majowe, to tak naprawdę w dużej części jakby miałem wyjazdy. Mało tego, zdarzały się takie sytuacje, gdzie ludzie wywierali ciśnienie, że Kuba, zróbmy jeszcze szkolenie w Trójmieście, bo trzeba zrobić dietetykę i suplementację. A mnie, no kurde, nie ma kiedy, nie? No bo nie wiem, kiedy to jestem w stanie wcisnąć w terminarz. A oni, Boże Ciało jest. A mówię, serio? Nie wiesz, faktycznie udało się ugadać z ludźmi, żeby otworzyli salę konferencyjną i tak dalej. Nie No i co, wierzę. wiesz, ekipa robi wjazd i po prostu się szkolimy. Także piękny kawałek historii. Powiem ci, że bardzo miło wspominam te czasy właśnie szkoleń stacjonarnych, aczkolwiek też rozumiem moich kursantów, bo też miałem takiego kursanta Stasia, który się zapytał, ty Kuba, i to był, wiesz, 2014 rok jakoś, że mi Kuba, ile jeszcze tak pociągniesz, ale, mnie, ale o co ci chodzi? No przecież to jest dupa, nie życie i tak dalej, co chwilę jesteś w Żwałcie, tu Olsztyn, Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa, Rzeszów, po prostu całą Polskę wzdłuż i wszerz masz opierdzieloną, no, kiedy ty będziesz chłopie żył, nie? No bo to tak naprawdę cały czas organizacja szkoleń i tak dalej, wiesz, wysyłka certyfikatów, robienie, no bardzo Wiem, jak często to było jest. tak. No, bardzo często było tak, że w środę już się pakowałem, leciałem na przykład na Olsztyn, czwartek, piątek Olsztyn, po drodze które miasto, czyli Gdynia, Gdańsk czy tam Sopot, sobota, niedziela do domu, a potem wiesz, ta sama akcja powiedzmy na Poznań i Warszawę, albo gdzieś tam Katowice, Kraków, także no nie ma, wiesz, there is no rest for the wicked, jak to się mówi, nie? Ale naprawdę był fajny okres, natomiast nie wyobrażam sobie teraz przy dwójce dzieci tak zapierdzielać co chwilę z tymi szkoleniami. Plus, umówmy się też, że rynek się trochę zmienił. Wiesz, teraz mamy platformy szkoleń online, czyli wiesz, maurich.tv, wchodzisz i tak naprawdę wszystkie szkolenia, które kiedykolwiek były na żywo, to teraz są w tej wygodnej formule VOD, video on demand, chodzisz, zbierasz tą wiedzę, jak czegoś nie rozumiesz, cofasz, także coś, czego normalnie na takim szkoleniu stacjonarnym byś nie zrobił. Także super opcja, czyli tak, primo, szkolenia w wersji online'owej, które też staramy się rozszerzać, aczkolwiek teraz też skupiliśmy się na kilku innych obszarach naszego działania, więc chwilowo jakby dalszy rozwój tych szkoleń jest wstrzymany, chociaż i tak 50 pozycji, myślę, że każdy dla siebie coś O, znajdzie. sporo. Kwestie dotyczące też poradni dietetycznej, tak jak mówiłeś, są to zarówno pacjenci klasy pan Kowalski, nie? Czyli ktoś tam ma jakiś problem zdrowotny i my się legitymujemy tym, że jeżeli do tej pory ktoś ci odprawiał z kwitkiem i mówi ci, że nie, tego się nie da wyleczyć, no trudno, taka pana uroda i tak dalej, czyli coś, co niestety lekarze bardzo często lubią mówić, no to my pokazujemy, że jest inaczej i my jakby Tutaj przyjmujemy takie spady. na chwilkę ci przerwę, bo sam byłem pacjentem u Gosi Ostrowskiej i mogę potwierdzić, że robicie świetną robotę, bo też wydałem masę hajsu na diagnostykę i też właśnie byłem z kwitkiem od po prostu prawiany od jednego lekarza do drugiego i Gosia naprawdę zrobiła fenomenalną robotę i mi pomogła, także polecam, jak coś polecam. Dzięki bardzo. Faktycznie Gocha jest mózgiem. Ja często mówię, że chyba nie znam lepszego dietetyka klinicznego, albo żeby ktoś się zaraz nie obraził, bo nasze środowisko jest specyficzne, to powiem tak, na pewno w top 5 się znajdzie, nie? W ten No, sposób. bezpiecznie. Tak. I jeszcze kwestia dotycząca tych zawodowych sportowców. Teraz na pewno mogę powiedzieć, bo nie obowiązuje mnie żadna umowa, wiesz, NDA, jakaś klauzula poufności z karą, co do właśnie Jana Bednarka, gdzie mieliśmy chyba ponad 3 lata współpracy, bo to chyba jeszcze zanim był COVID, zaczęliśmy działać. Wydaje mi się, że to była jakoś jesień 2019 roku i dopiero w lutym tego roku ta współpraca się zakończyła. Także myślę, że też kawałek ładny czasowo, jeżeli chodzi o współpracę taką ścisłą. Patryk Klimala, Konrad Michalak, Krzysiu Piątek, no i też chłopaki z siatkówki, nie? Jeszcze Zbyszek Bartman chociażby. Wiele tych osób tak naprawdę ze sportów i drużynowych, i
indywidualnych się przetoczyło przez nasze ręce. No oczywiście też zawodnicy sportu walki, tutaj przede wszystkim chyba Paweł Kiełek, Michał Materla, Asia Jędrzejczyk, Aslan Beksajdow, Manet Kalidow, Piotrek Strus i tak dalej, Michał Kita, także naprawdę wiele tych nazwisk. No i taki niechlubny człowiek jak Norman Park, który słynie z tego, że się raczej niespecjalnie higienicznie prowadzi. Ale teraz tak naprawdę też mamy wiele takich nazwisk, to jest też taka ciekawostka, którą myślę, że w ostatnich 2 latach zaobserwowałem, że kiedyś na przykład była taka opcja, że jakby zawodnik płaci kasę i na pytanie typu, czy można my jakąś fotkę zrobić, czy jakiś tam wiesz, announcement, że prowadzimy i tak dalej, nie ma problemu. A teraz na przykład ludzie wolą tak, żeby zapłacić więcej kasy, ale mieć to wiesz, incognito, nie? Że masz podpisaną NDA-kę, że jakby nie ma zero tutaj jakichś pokazów medialnych i tak dalej, jakby zapłacimy więcej, ale żeby nie było tutaj jakiegoś dojścia. I zastanawiam się tak z perspektywy rodzica, czy to nie jest trochę taka akcja jak z opiekunką, że jak masz dobrą opiekunkę, to cichosza w ogóle, żeby ktoś ci jej nie zawinął. Nie wiem, może jakieś aspekty dotyczące konkurencji czy coś. W każdym razie w Dubaju mam taką współpracę właśnie, gdzie mamy tenisistów kilku nacji, jest Kazach, jest Francuz, jest Niemiec i jest dwóch Anglików i tam faktycznie ich prowadzę, czasem też wyjeżdżam do nich do Dubaju i wtedy też mamy jakby taką bliższą współpracę, że wiesz, wszystko na bieżąco jest, nie? Mamy tam 10 dni roboty, potem ja tam wyjeżdżam, oni dalej to realizują i na online to cały czas sobie kontynuujemy. Także no, pełne ręce roboty generalnie, nie? No brzmi to tak, że ja bym nie wiedział, za co się złapać, mając 2 koty, a ty masz 2 dzieci, nie? Także umówmy się, że prawdopodobnie są troszkę bardziej czasochłonne niż moje koty. To zdecydowanie, ale wiesz, mam też fajną żonę, mam 2 mamuśki, bo i teściowa i moja mama są też pomocne, także tutaj nawet jak ja gdzieś wylatuję do Dubaju na 10 czy na 12 dni, no to wiem, że jakby moja żona, wiesz, nie umiera i nie buja dwóch tam po prostu naraz na jednej i na drugiej ręce, także zawsze jest okej. Dobra, mam w takim razie takie 2 pytania, które w sumie chciałem ci zadać jakiegoś czasu. Bardzo się w ogóle cieszę, tego ci nie powiedziałem przed podcastem, że w końcu mogę z tobą zrobić podcast, bo już byłeś jedną z pierwszych osób, które słuchałem gdzieś tam na podcastach, kiedy zaczynałem się uczyć po prostu w ten sposób i zawsze już wtedy byłeś dla mnie, wiesz, tak gdzieś bardzo wysoko, nie? I teraz w końcu sam mogę z tobą zrobić podcast, co też jest dla mnie naprawdę mega radością, bo pokazuje, że sam się też rozwinąłem naprawdę nieźle. Także cieszę się, że ty ze mną jesteś w ogóle i zawsze się chciałem się zapytać, czy ty zawsze byłeś taki naspeedowany? Bo ty jak chyba mówisz, to po prostu to jest... ja myślę, że tu każdy będzie słyszał różnicę w moim głosie, a w twoim po prostu w ilości wypowiadania słów, nie? I myślę, że to ciężko jest za tobą nadążyć. I też mnie zastanawiało, no teraz mówisz, że chyba tak. Tak, nie? Bo się zastanawiałem, czy bierzesz może jakieś suplementy po prostu na poprawę tutaj funkcji kognitywnych czy coś takiego, ale mówi, że od zawsze tak było, tak? Wiesz co, ja generalnie lubię taką suplementację funkcjonalną i wszystkie jakieś tam nootropy, oczywiście w takim normalnym wydaniu, nie? Bo nie jestem jakimś specjalnym zwolennikiem, wiesz, czy to modafinilu, czy jakichś innych substancji, czy tam jakieś racetamy i tak dalej. Uważam, że to trzeba dosyć mocno z rozwagą stosować. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące gadki, to chyba tak. Ja za dzieciaka miałem tam, wiesz, jako powiedzmy 7-8-latek, to miałem ponoć taką tendencję, że potrafiłem całe godziny nic nie mówić, ale jak ponoć strzeliłem jakieś zdanie, to ludzie po prostu łapali się za łeb, że wiesz, w sedno trafił, a potem w szkole to już chyba tak normalnie jakoś się rozwinęło i dla mnie zawsze takim podstawowym wsparciem nootropowym był sen i o tym zawsze powtarzałem, że dla mnie i nie tylko dla mnie, dla każdego człowieka, ten jednak sen, te 8 godzin w tej dobrej strukturze, wiesz, faza REM, sen i tak dalej, wszystko po kolei jest najważniejszym parametrem, który doprowadza do tego dopingu mózgu, ale też potem chyba muszę podziękować mojej pani od polskiego, czyli pani profesor Magdalena Gus, zresztą przy każdej okazji to wspominam, że chyba gdyby nie ona, że nas przejęła na 2 roku w liceum, to chyba nie wiem, czy bym był tutaj, gdzie jestem, dlatego że ona stwierdziła, że my jako ten profil, wiesz, medyczny, tam biologia, fizyka, chemia, zapytała się, ile osób w klasie będzie szło na medycynę. No i tam chyba 95% łapa w górę. I ona stwierdziła, że słuchajcie, lekarze tak naprawdę muszą umieć rozmawiać z pacjentami, więc będziemy realizowali rozszerzony Polski. I słuchaj, tam był pogrom, nie? Jakby pożegnaliśmy jedną panią, przyszła właśnie pani dyrektor, pani profesor Magda Gus i słuchaj, nagle ludzie pospadali z czwórek, piątek na tam, wiesz, 2, 3 i tak dalej. No pogrom, masakra i tak dalej, ale koniec końców naprawdę jestem bardzo wdzięczny Magdzie, dlatego że wydaje mi się, że ta prezentacja medialna i tak dalej, wszystko po kolei, dykcja, to jest w dużej mierze jej zasługa, więc jak ktoś się pyta, o Kuba pewnie zaliczył gdzieś tam 1 000 000 jakichś prezentacji medialnych i tak dalej, to pierwszy raz z ciekawości byłem u Radka Mroza na takim wydarzeniu właśnie chyba w 2020 roku, jak był lockdown, także to było takie pierwsze wydarzenie, na które poszedłem z ciekawości i chciałem dowiedzieć się właśnie, w jaki sposób generalnie mogę jeszcze poprawić dykcję, czy wiesz, sprzedawanie tej wiedzy,
No i niestety stało się to, co może być najgorsze, czyli idziesz na szkolenie, dajesz tego speecha, że tak powiem, przed kamerą, potem wiesz, Radek to sobie odtwarza z kamery, wypisuje jakieś tam każdemu wskazówki, tipy i tak dalej i mówi, wiesz co, mówisz szybko, ale taka jest chyba twoja uroda, masz taki fajny, szczery uśmiech, fajną masz dykcję i tak dalej i szczerze to wiesz co, ja bym chyba nic nie zmieniał. Nie? Dzięki, fajnie przyjść na szkolenie i usłyszeć, że jest okej, nie? Ale to zawsze coś. No to co, to chyba tylko wystarczy nam, znaczy zostaje nam pozdrowić panią z Polaka, bo naprawdę zrobiła dobrą robotę ewidentnie. Dobra, to pierwsze pytanie mamy z głowy, chociaż myślałem, że tu sprzedasz mi jakiś taki, nie wiem, ulubiony miks suplementów, który sprawia, że jesteś nakręcony przez cały dzień. To swoją drogą, nie ma problemu. To generalnie tak, jeżeli chodzi o tego typu składniki, to ja uważam, że powinniśmy podchodzić do kwestii układu nerwowego holistycznie, czyli nie patrzmy na to jak na jakiś jeden wyjęty trybik z układanki, bo bardzo wiele osób się na przykład naczyta, że o, Gotu Kola, albo Baco Pomeniere, albo Lion's Mane i wszyscy po prostu sikają po nogach, bo Lion's Mane. Ja mówię, okej, jeżeli chodzi o BDNF-y, NGF-y i tak dalej, stymulację tą neurotroficzną, to jak najbardziej spoko sprawa, natomiast nie zapominajmy, że są też takie rzeczy jak na przykład wsparcie antyoksydacyjne mózgu, że jest kwestia wyrównania tak naprawdę neuroprzekaźników, takich jak GABA, serotonina, acetylocholina i tak dalej. No i homocysteina, czyli witaminy grupy B, zwłaszcza B6, B9 i B12. Ja akurat mam to szczęście, że ja mam własny stak nootropowy, który jest poskładany. Nie wiem, czy gdzieś tam mogę powiedzieć, czy nie, więc jakby coś to pozwolę. Okej, no to jest Brain Power, czyli coś takiego, co sobie stworzyłem pod własną marką HI. Generalnie produkt jest naprawdę bardzo ciekawy i też designersko chyba fajnie wyszło, nie? Bo masz kod QR, który zawiera runę tego produktu. I tam jest właśnie. Mega, bardzo fajny pomysł. No? Także jest tak i w tym wszystkim jest jeszcze słoiczek, który też jest tak ogarnięty, nie? Więc jest wszystko spoko w środku. Proszę bardzo, kapsułeczki. Także jest elegancko. Mam twoje super na spanie i muszę potwierdzić, że rzeczywiście fajna robota. Sleep Power. Tak. No i rzeczywiście, jak miałem takie mega problemy ze spaniem, jakieś bardzo dużo stresu miałem, to one robiły dobrą robotę. Tak, to jest prawda. I tutaj akurat też pozwolę sobie na słówko małe, jakby porównując produkt, bo często dostaję pytania, słuchaj, jak odróżnić produkt firmy X, Y, Z od twojego i czemu tak, nie? To mówię, że nie możesz porównać absolutnie w żaden sposób, dlatego że są suple, które mają witaminę B6, cynk, melatoninę, czy L-taninę i tak dalej, albo mają GABę, mają jakieś tam różne inne rzeczy, ale nie ma żadnego blendu, który ma w swoim składzie ETAS, bo ETAS to jest absolutny game changer tego wszystkiego i to jest coś, co robią tylko Japończycy z Sapporo. Nie, to jest ekstrakt z dolnej części szparaga, potraktowanej enzymami, dzięki czemu stymulujesz białka szoku cieplego, HSP70. I sam ten ekstrakt ma 300 badań klinicznych dotyczących działania. I to w obniżeniu stresu, analiza akty graficznej, jeżeli chodzi o poprawę snu, kwestie dotyczące odporności, działania przeciwdepresyjnego, przeciwnowotworowego, więc ja się zawsze śmieję, że w Sleep Power tak naprawdę płacisz za sen, a reszta tych rzeczy jest w gratisie, nie? Także naprawdę fajnie to robi. Okej, okay. Dobra, to zanim przejdziemy do tematu, bo mi się coś wydaje, że jak zaczniemy gadać, to się możemy troszkę rozgadać, to drugie pytanie, które ci chciałem zadać. Słuchaj, ile zarabiasz kasy teraz? Bo jesteś, nie czarujmy się, długo w branży, doszedłeś bardzo wysoko, współpracujesz z niezłymi sportowcami, jak sam powiedziałeś, z Dubaju. Wiadomo, Dubaj to musi być siano dużo. To rzuć jakąś mniej więcej kwotą, niech te dupy pękną, a co tam? No dobra, no to jak się nie bawimy i jakby już ja też uważam, że jak hejterów mi kilku przybędzie, czy nam jeszcze bardziej się wzmocnią, to i spokój. Tak, masz ich dużo, Doda, daj spokój. Tak jest. Jak mówiła Doda, nieważne jak gadają, ważne, żeby gadali, także niech będzie. Rozumiem, że tutaj chodzi jakby o wszystkie formy działalności, które prowadzę, czyli szkolenia i tak dalej, konsultacje dietetyczne. Okej, okay. To teraz tak, wyjmując suplementy diety, bo jednak jesteśmy od roku czasu, więc wiadomo, że tutaj no, nikt milionów nie zbija w pierwszym roku działalności swojej, i bardziej jakby 90% tych zysków idzie na dalszy rozwój marki, to sobie wyjmę. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia, o jakieś kontakty ambasadorskie i o funkcjonowanie naszej poradni, to myślę, że nie będzie to duża granica błędu, jakbym strzelił, że takiego dochodu już mamy około 80-110 tysięcy miesięcznie. Także super. Myślę, że to jest taka liczba, która już tam pozwala. Kapitalnie. Życzę ci, żebyś to jeszcze podwoił albo potroił, nie? Bo robisz dobrą robotę i sam się też od ciebie nieraz dużo nauczyłem, także super. Dobra, idźmy w takim razie troszkę do merytoryki, już się pochwaliłeś wszystkim, paru hejterów tutaj zarobiłeś nowych. Cóż. Tak jak powiedziałem, jesteś w tej branży naprawdę długo, sam powiedziałeś, jesteś tutaj trochę dinozaurem. Na pewno widziałeś w tej branży wszystko praktycznie i widziałeś, że ta branża też zatacza koło od czasu do czasu. Zresztą tak samo jak jest i w sporcie, raz jest moda na to, raz na to. No i w dietetyce też już no, widzieliśmy, teraz chyba jest high carb, takie mam wrażenie, był low carb, intermediate fasting chyba też teraz wraca do mody, było vegan, no generalnie jest wszystko. Powiedz mi, skąd to się bierze? Czemu ci dietetycy są tacy niezdecydowani?
Wiesz co, powiem tak, z mojej perspektywy, czyli jako właśnie dinozaura, tak jak mówiłeś, i gościa, który jakby chwali sobie to, że faktycznie rozumie branżę, którą się zajmuje i mam to tak solidnie przetrawione, tak? To jest taka wiedza, gdzie jakby rozumiesz, co robisz, a nie, że o, teraz wszyscy mówią to, to ja to zgłębię, bo to musi być fajne. Jakby ja wychodzę z założenia, że w dietetyce to jest tak trochę jak z skrzynką narzędziową, czyli masz wkrętarkę, masz gdzieś tam, wiesz, śrubokręt, masz dłuto, masz tam imbusy, wszystko po kolei i to są fajne narzędzia, jeżeli dobrze ich użyjesz. Natomiast tak jak też mówi Izabela Wenz, która też no, dużo fajnego robi, zwłaszcza jeżeli chodzi o chorobę Hashimoto i tak dalej, to Iza powiedziała, że dietetyka jest chyba jedyną nauką ścisłą, w której na jedno zadane pytanie jest wiele prawidłowych odpowiedzi jednocześnie. I to, że możesz tak naprawdę osiągnąć bardzo wiele w dietetyce przez różne metody, chyba powoduje to, dlaczego jest taki rozłam. I na przykład niektórzy się zastanawiają, czemu jesteś na high carbie, przecież mój znajomy jest na keto i mówi, że na keto super schudł, a ty idziesz wręcz przeciwnie, ograniczasz tłuszcze do maksa, jednocześnie nażerasz się tymi owsianymi, ryżem i tak dalej, kaszą gryczaną, wszystkim po kolei. Jak to jest możliwe? No tak to jest możliwe, że na przykład twój znajomy jest gościem, który jest jakimś korporacyjnym ziomkiem i ewentualnie przejdzie się na spacer z psem i to jest cała jego aktywność fizyczna. Więc jemu taka dieta keto jak najbardziej może służyć. Ty z kolei, będąc dzikiem, który 4 razy w tygodniu robi trening metodą ciężkoatletyczną, jesteś glikolityczny, więc u ciebie węglowodany to jest podstawowe paliwo. To jest tak jak benzyna w V8, no nie wlejesz, nie pojedziesz, nie? I chyba to jest właśnie główny problem, że ludzie tak naprawdę sami szukają świętego grala. Im się wydaje, że jak jest jakaś dieta Dukana, dieta Oksy, dieta Carnivore, dieta Keto, IF i tak dalej. Do tego jeszcze niestety dochodzą celebryci. I jak ci taka, wiesz, Beyoncé powie, że ona super ma formę i schudła, bo piła jakąś tam wodę z miodem, z cytryną i z pieprzem kajeńskim, to jest jej super, wiesz, mikstura na fat loss, no to oczywiście wiadomo, że wszystkie grażynki i tak dalej to podłapują. Dietetycy, którzy też nie mieli pojęcia o swoim zawodzie, też to niestety podłapują. No i potem robi się taki viral i niestety konsekwencje są opłakane. Więc po pierwsze, można naprawdę w dietetyce osiągnąć ten sam cel na wiele sposobów. Natomiast ja zawsze mówię o tym, że celem dietetyka chyba powinno być wytyczenie najprostszej, najłatwiejszej ścieżki dla tego podopiecznego i umożliwienie mu tych wymarzonych rezultatów przy jednoczesnym zachowaniu jego zdrowia. No bo też, mówmy się, nie są obce nam przypadki, gdzie po prostu jak zobaczyłem jakby rozpiskę dietetyka, to się złapałem tylko za łeb, bo mówię, kuźwa, to się nie mogło skończyć dobrze. I fajnie, że ktoś przyszedł na zmianę powiedzmy po 2 czy 3 miesiącach do nas, a nie powiedzmy tam po roku, po pół roku, kiedy te zniszczenia organizmu, wiesz, tarczyca, hormony płciowe, nadnercza i tak dalej, rytm dobowy, wszystko po kolei byłoby naprawdę dramatyczne. No więc tak to wygląda w tej dietetyce. Natomiast co mi się osobiście nie podoba w branży, to po pierwsze populizm, czyli tak jak był kiedyś, wiesz, Mussolini i tak dalej, czy tam Lenin i pomożecie, pomożemy. Tak samo tutaj jest opcja, że no wiesz, jak jeść ciasteczko i tak dalej na diecie, ja jestem dietetykiem, powiem ci, że możesz jeść każde ciasteczko, o ile nie masz z tym wyrzutów sumienia i to super, bo trzeba budować dobre relacje z pożywieniem. Mamy kuźwa, czyli zamiast, wiesz, powiedzieć, że jest taka zasada 80-20 i faktycznie jak zjesz sobie takie 4 dobre posiłki, to jakieś jedno niewielkie ciasteczko, tak na osłodę życia i tak dalej, żeby się wyluzować, jest okej. Natomiast nie mówmy ludziom, że na wpierdalanie się za przeproszeniem takimi ciasteczkami jest spoko, bo masz dobrze poukładane w głowie i tak dalej. Mam wrażenie, że ten cały body positive i tak dalej, fat shaming, jakieś tam inne dziwne klimaty naprawdę zryły ludziom beret i to nie tylko konsumentom, ale przede wszystkim dietetykom. Ja zresztą ostatnio robiłem taką rolkę fajną o jakości pożywienia, jakby 95% odbioru super, poza tym, że właśnie weszło o dziwo kilku psychodietetyków i zaczęli mnie jechać, że jestem, wiesz, jakimś gościem, który zamordyzm dietetyczny promuje, że to jest zasada 100% albo nic, że właśnie przez takie przypadki ludzie tracą zdrowie, ja sobie myślę, ta, bo jedzą jakościowo i tracą zdrowie, my człowieku, tu się w łeb wali. Także, no wiesz, jakby, jak to się mówi, głupiemu nie wytłumaczysz, a mądremu nie musisz, nie? Także tak to wygląda, ale w branży naprawdę jest ciężko i tutaj zawsze polecam ludziom też, żeby wyszli poza social media. Naprawdę, ja mam wrażenie, że już ludzie zapomnieli, czym są Google, czy tam Google, zwał jak zwał, i sprawdźcie sobie właśnie delikwenta w Google'ach, gdzie zobaczycie jakby, czy poza jego stroną na social media, czy są jeszcze jakieś wyniki, które cokolwiek o tym goście mogą powiedzieć. No bo wiesz, umówmy się, że ludzie na social media tworzą sobie takie alter ego, że to jest koniec. Zresztą Ostry chyba ostatnio też w wywiadzie powiedział, że w latach 90. było takie powiedzenie jak pozer. Jak ktoś był pozerem, to ludzie mu nie dawali życia. Był jechany jak szmata, po prostu, że wiesz, robi z siebie kogoś, kim nie jest. A teraz tak naprawdę niebycie pozerem jest dziwne, bo faktycznie każdy robi w tych social mediach jakąś tam szopkę i tak dalej, jakieś swoje alter ego. I to jest coś, co ja zwalczam z uporem maniaka, bo ja jestem, wiesz, prawiliak starej szkoły i ja po prostu też mówię, jak jest. A jakbym miał
Jakbym miał, wiesz, robić z siebie jakieś tam kipki opałki, to bym po prostu wyszedł z social mediów, bo no mówmy się, z gęby dupy nie rób, nie? I to jest... Tak jest. Ale też mam wrażenie, że ta poprawność polityczna w naszych czasach idzie w troszkę złą stronę i to widać nie tylko w świecie sportu też. Ja na szczęście jestem z Trójboju się wywodzę, który jest brutalnym, chamskim sportem, troszkę być może brudnym, śmierdzącym, ale za to bardzo szczerym. I u nas nikt nie mówi, że ktoś jest otyły. U nas są po prostu grubi i przynajmniej wiesz na czym stoisz, a nie tutaj mydlenie jakichś oczu. Też tego nigdy nie rozumiałem, aczkolwiek być może takie czasy idą, że ludzie tego potrzebują. Nie wiem, nie mnie oceniać. W każdym razie powiedziałeś, że przyszedł do ciebie klient od innego dietetyka, który miał tam jakieś kiepskie nawyki żywieniowe i dostaliśmy też takie pytanie wczoraj na stories, jak powiedziałem, że z tobą będę gadał. Jakie najgorsze nawyki dietetyczne musiałeś z kimś, u kogoś zwalczyć, u swojego podopiecznego? I myślę, że tutaj to jest dobry moment, żeby wrzucić to pytanie. Dobra. Tak, mieliśmy małą przerwę, bo Kubę na chwilkę wywaliło, ale już jest, także wracamy. Pytanie było, jakie najgorsze nawyki dietetyczne musiałeś zwalczyć u swojego podopiecznego? Tak, i mówiliśmy tutaj o tym, że z jednej strony było to troszeczkę naprawienie roboty po lekarzach, dlatego że niestety lekarze bardzo często wychodzą z taką, wiesz, omnipotencją, że on jest lekarzem i on wie wszystko absolutnie i po prostu jest, wiesz, panem wszechświata alfą i omegą. I niestety właśnie od wielu lekarzy potrafią wyjść takie, wiesz, kwiatki, perełki pod tytułem, że nie ma diety na Hashimoto, że to jest nieuleczalne, na to jest eutyrox, letrox i tak dalej, czy jakieś inne wszystkie analogie hormonalne i to by było na tyle. No a potem ty jako dietetyk musisz, wiesz, zastanawiać się, co z tym pacjentem zrobić, bo niektórzy pacjenci, jakby wiesz, my mamy ten plus, że mamy też wyrobioną markę i do nas jak idzie pacjent, to najczęściej wie, że dobra, ten lekarz to zna się może na lekach, ale nie specjalnie na tym, jak to wyleczyć, jak wprowadzić to do stopnia remisji, więc w tym przypadku no, bardzo często można powiedzieć, że ten pacjent, jeżeli uwierzy w ten autorytet, wiesz, białego kitla, stetoskopu i tak dalej, no to jest ciężko mu powiedzieć, że taki dietetyk po 3 czy 5 letnich studiach jest bardziej kompetentny niż lekarz, który ma tam powiedzmy 20 lat doświadczenia. To jest z jednej strony. A z drugiej strony to jest niestety naprawianie ludzi po EBM-owcach. EBM, czyli ten nurt Evidence-Based Medicine, to jest coś, z czego powinien czerpać każdy dobry specjalista, no bo umówmy się, nie zrobisz jakiejś kwadratury koła. Ciężko jest coś wynaleźć na nowo w dietetyce, bo wszystko już było. Teraz możesz być tylko mądry i po prostu podnieść te elementy układanki i zrobić z tego coś dobrego. Natomiast jest inaczej, jeżeli wejdziesz w tą typową definicję EBM, tak? Czyli to jest właśnie bazowanie na dowodach, krytyczne podejście do tych dowodów, implementacja tych dowodów do konkretnego pacjenta i praca oczywiście z uwzględnieniem higieny życia, profilaktyki itd., itd. Czyli jak to mówi się, jak to powiedział Hipokrates w sumie, mądry człowiek wie, że jego zdrowie jest najcenniejszą własnością i powinien uczyć się, jak sam leczyć własne choroby, ale też Hipokrates mówił o to, żeby patrzeć globalnie, a nie lokalnie, czyli faktycznie musimy scalić te wszystkie elementy, no i wtedy mamy zdrowie. Zresztą to samo powiedział Marc Lalonde w 1972 albo 4 roku i te słynne pola zdrowia Lalonda, czyli ten diagram, gdzie 53% szans zdrowia człowieka zależy od jego stylu życia, na który składa się żywienie, aktywność fizyczna i unikanie używek. To jest chyba absolutna podstawa. Natomiast moim zdaniem w social mediach im bardziej ktoś wykazuje swoją przynależność, tak się po prostu, wiesz, chełpi tym EBM-em, tym większy jest z niego idiota. I to są właśnie takie osoby, które, wiesz, poszukują szamanów. Kolejni nie? hejterzy właśnie no. nam do konta dołączają. Niech, słuchaj, niech płoną, naprawdę. Ja jakby się nie będę gryzł w język, ja słynę z tego, że jeńców nie biorę. Także jak coś myślę, to po prostu powiem. I teraz takie osoby najczęściej po prostu nie mają nic ciekawego do powiedzenia, bo w życiu pacjenta nie widzieli na oczy, tylko wiesz, grzebią nosem w badaniach i oni teraz myślą, czy ten olej kokosowy to jest dobry czy zły, czy gdzieś tam dieta bezglutenowa, bezpszenicza ma jakieś podstawy, ludzie, po prostu dowodów i tak dalej, testimoniali, dowodów empirycznych jest po prostu potąd i wystarczałoby włączyć te dwa neurony i coś z tym zrobić, nie? Ale no niestety bardzo często jest tak, że osoby, które mają zerową praktykę, za to gdzieś tam, wiesz, są takimi typowymi wytworami akademickiej wiedzy. To niestety najgorszy po prostu specjalista ever, bo taka osoba właśnie będzie osobie z Hashimoto dawała białe buły z dżemem, zagryzany serkiem wiejskim i tak dalej. Wiesz, o niczym nie powie. Ani o witaminie D, ani o probiotykach, ani o omega-3, o niczym. To jest w ogóle zdeklarowany wróg suplementacji i wiesz, patrzy na świat przez dziurkę od klucza, także no, przez to raczej niewiele widać. No, ale cóż, to jakby nie ich problem, bo dzięki temu ja mam dużo roboty, nie? Co myślisz, że tutaj wychodzi brak doświadczenia po prostu, czy takie bardzo mocne zamykanie się na tylko i wyłącznie to, co jest w publikacjach? Wiesz co, myślę, że tutaj problem jest zdecydowanie szerszy. Przede wszystkim to jest ten zardzewiały system edukacji w Polsce. Ja akurat studiowałem dietetykę na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W 2009 roku zacząłem, w 2012 skończyłem licencjat.
I mogę Ci powiedzieć, że pomimo faktu, że pan dziekan Piotr Las wyszedł na początku i właśnie mówił, że GUMET, czyli ten Gdański Uniwersytet Medyczny, jest największą uczelnią na północy, że najdłużej w kraju robią dietetykę, to myślałem, ale super, fajnie, mają już to przetrawione, wiesz, pierwsze koty za płoty i tak dalej. Co się okazało? No to niestety masakra, czyli wiesz, na anatomii, zamiast uczyć się o anatomii przewodu pokarmowego, no to było porównywanie lewy i prawy obojczyk. Skąd wiemy, że lewy, bo wiesz, powierzchnia stawowa, ja mówię, kuźwa, serio. Wiesz, potem fizjologia i uczysz się o teorii ślizgowej skurczu mięśnia, o potencjale czynnościowym, wiesz, 30-90 mV i tak dalej, kuźwa jakby, wiesz, a ja idąc już na studia, to przypominam, już robiłem prawie 1,5 roku w Muscular Development, byłem już trenerem personalnym, wiesz, miałem dużo osób, które przeprowadziłem od A do Z pod kątem i treningu, i diety, suplementacji, i tak mówię, myślałem, że jak pójdę na te studia, to coś ciekawego będzie i okej, wiadomo, że człowiek na pierwszym roku nie oczekuje fanfar, ale naprawdę, jeżeli ktoś uważa, że idąc na studia dietetyczne w Polsce można być kozakiem, to się gorzko zdziwicie. Tak naprawdę musicie dużo robić jeszcze przed pójściem na studia. Na studiach niestety musicie zamknąć gębę i generalnie zdawać to, co mówi sylabus, bo jak wyjdziecie po prostu milimetr poza tą podstawę programową, to wam od razu pogrożą palcem. Ja przecież na pierwszym roku miałem też kłopot z biochemią żywienia i biochemią wysiłku fizycznego, wyobraź sobie, a to przez to, że po prostu wdawałem się w dyskusję z prowadzącym. No i potem tak, zdało 27 osób, nie zdał pan Maurycz, nie? A mówię, jakoby dziwne, bo połowa ludzi ściągała do mnie, nie? Także dziwne, że wszyscy zdali, a ja nie. No i mówię, że bardzo chętnie obronię pracę i tak dalej. Nic pan nie będzie bronił, proszę przyjść na termin poprawkowy. Na poprawce oczywiście 2 i dopiero w kampanii wrześniowej łaskawie 3-0 do indeksu, żeby pokazać mi miejsce w szeregu. Także tak to wyglądało. I generalnie jakby trudno jest ludziom zrozumieć to, że po studiach dietetyce w Polsce generalnie ty prawie nie umiesz nic. Jesteś bardziej szkodliwy niż pomocny dla tego człowieka, nie? Bo programy dietetyczne to wiesz, jak dasz za dużo cholesterolu, tłuszczów nasyconych, jak wyjdziesz z piramidy żywienia w ogóle, no to już jest, wiesz, wszystko oświeci się na czerwono. Także studia są chyba tylko po to, żeby mieć papierek, a po tym papierku można robić dobrą robotę. I tego część osób nie rozumie, bo na przykład kończąc AWF, no coś tam jednak umiesz, nie? Kończąc prawo, no jesteś tak naprawdę przystosowany do tego, żeby pracować w kancelarii. Kończąc studia techniczne na Politechnice czy gdzieś tam, no też coś umiesz. A niestety w przypadku dietetyki, chociaż z fizjoterapią jest podobnie. Ostatnio jak właśnie to miałem powiedzieć, że też bardzo no. podobną opinię słyszałem o fizjoterapii, że coś tam umiesz, ale później kursy, kursy i jeszcze raz kursy. Zdecydowanie. Tutaj mogę też powiedzieć, że my niedawno robiliśmy, wygraliśmy po prostu z przetargu unijne takie szkolenie dofinansowane, gdzie mieliśmy dietetyków z 4 i 5 roku i fizjoterapeutów. No i ja otwierałem ten cały blok szkoleniowy i zanim powiedziałem ludziom kilka rzeczy o fizjologii i tak dalej, o kwestiach dotykających żywienia i suplementacji przede wszystkim, no to było takie, wiesz, przywitanie na zasadzie cześć, dlaczego akurat się zapisaliście, bo tam lista ludzi była chyba z 200, a jednak 60 osób mogło uczestniczyć w tym całym programie, to pytałem się, dlaczego wybraliście ten program i czego oczekujecie? No jeden facet był taki zabawny i powiedział, że wybrał to, bo jest za darmo, to stwierdził, że skorzysta. Natomiast cała reszta osób powiedziała, że słyszeli dobre opinie, generalnie o nas jako placówce szkoleniowej, zwłaszcza o tym szkoleniu trenera personalnego, a z drugiej strony właśnie no, są na tym 4., 5. roku i niestety uczelnia jakby nic im nie dała. Oni dalej nie wiedzą, jak podejść do pacjenta, jak sprawdzić mu mobilność, stabilność, jak w ogóle wdrożyć jakąś wiesz, terapię tkanek miękkich, typu wiesz, redukcja punktów spustowych, w jaki sposób zrobić tutaj jakieś menu dla tego pacjenta z chorobami, wiesz, znają jakieś takie frazesy typu dieta przeciwzapalna, dieta nieprzetworzona i tak dalej, ale nie mają pojęcia po prostu jak to wdrożyć w praktyce. Także no niestety taka jest smutna prawda trochę o polskim szkolnictwie, że często ktoś się, wiesz, potem puszy jak paw, że ma dyplom uczelni takiej, a takiej, a w zasadzie to jest taki, wiesz, z grubsza klocek, którego trzeba ociosać i tam potem z niego coś wyrzeźbić, nie? Więc tak to wygląda i faktycznie jednak kursy w każdym udziale, myślę, że bardzo dobry temat. Słuchaj, wspomniałeś o diecie przetworzonej i chciałem się tego tutaj troszkę chwycić, bo w sumie parę razy właśnie też z innych podcastów, między innymi z twoim udziałem, słyszałem, że mówiłeś, że generalnie to żarcie w dzisiejszych czasach to jest mocno takie se, także chciałbym ci tutaj podpytać troszkę o ten gluten nieszczęsny, czy on rzeczywiście jest taki straszny, jak go malują, o co chodzi z tą pszenicą, o z tymi wszystkimi substancjami antyodżywczymi, jakbyś tutaj mógł troszkę rzucić światło, bo zaraz bardzo chętnie sobie z tego tematu przeskoczę dalej. Jasne. Generalnie, jeżeli chodzi o żywienie przetworzone, to jest faktycznie jeden z głównych problemów dotyczących chorób cywilizacyjnych, a bardzo często moglibyśmy powiedzieć dietozależnych. Czyli te choroby, takie jak insulinooporność, nadwaga, otyłość, cukrzyca i tak dalej, depresja, bezsenność, bardzo często biorą się właśnie z tego, że niestety my jesteśmy przeładowani kaloriami, i to są kalorie z cukrów, z tłuszczów i tak dalej, czy nawet właśnie z takich odartych z błonnika form pszenicy.
Natomiast jest tam bardzo mało składników mikroodżywczych. Bardzo mało jest tam witaminy D, składników mineralnych, witamin grupy B i tak dalej. No i to nie jest przypadek, że na przykład wśród osób z depresją od 45 do 55% osób ma hiperhomocysteinemię, czyli wysoki poziom homocysteiny to jednocześnie bardzo duży deficyt witamin grupy B, zwłaszcza właśnie B2, 6, 9, 12. I tutaj akurat bardzo fajne badania w tej materii robiła pani profesor Hanna Karakuła-Juchnowicz, więc można sobie zerknąć, nie? Jeżeli chodzi o depresję jako chorobę dietozależną. Też kwestie dotykające tej przepuszczalności bariery jelita cienkiego, czyli to tak zwane nieszczelne, cieknące, czy tam dziurawe jelito w takim popularno-naukowym aspekcie. I to też mnie boli bardzo, bo często jak się pojawia to hasło, to właśnie w tym nurcie EDM-owych dietetyków jest beka. Ho, 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 dziurawe jelito i tak dalej, że to nie istnieje. Kuźwa, ludzie, wejdźcie do tego PubMedu, zobaczcie sobie takie klimaty jak Increased Intestinal Permeability, zobaczcie sobie hasło Zonulin, Stool Sample, alfa-1 antytrypsyna i tak dalej. To są normalnie rzeczy, które pokazują, w jaki sposób można podejść do diagnostyki, do terapii tych chorób autoimmunizacyjnych. Ty mówisz o rzeczach, które ja wiem jako trener trójboju siłowego, który jest w branży od paru lat i mówisz, że dietetycy w to nie wierzą? To jest, dla mnie to jest po prostu, wiesz, wow, nie, naprawdę. No ale wiesz, to jest tak jakby w branży trójboju jakby ktoś kwestionował to, czy trzeba robić ciężkie siady, ciągi i wyciskanie na klatę. No jakby to oczywista oczywistość, że jakby nikt nie zrobi tego przez, wiesz, gołym gryfem 50 powtórzeń, no umówmy się, nie? Jednak są te włókna szybko, wolno, kurczliwe, no jakby każdy wie, o co chodzi, nawet lekko zainteresowany w tej fizjologii wysiłku. Tak. A w przypadku dietetyki mam właśnie wrażenie, że ludziom EPRO zwaliło i to taką naprawdę dobrą strzelbą na śród, nie? Wiesz, tam po prostu tego łba nie pozbierasz. Także to jest chyba problem, ale znowu, no pewne żelazne aspekty diety, nie? To jest tak jak w dobrym treningu mówimy o tym, żeby zrobić rzetelne ćwiczenia, żeby wybrać sobie jakieś ćwiczenie w boju głównym, dobrze dobrać akcesoria, to tak samo w przypadku diety mówimy właśnie o tym nieprzetworzonym charakterze. I oczywiście każdemu zdarzy się zjeść pizzę, każdemu zdarzy się zjeść jakiegoś loda i tak dalej, każdemu zdarzy się pójść gdzieś tam na ślub i, wiesz, trochę zachrać, zjeść jakieś, wiesz, szynki w majonezie i tak dalej, ale mówmy się, że to jest taki, wiesz, zdarzenie po prostu, nie? I wracamy 80-20, nie? Dokładnie, flexible dieting, czyli zasada 80-20 i lecisz dalej, a mam wrażenie, że teraz ludzie potrafią to właśnie złamać i nie wiem właśnie jakby po co, bo zastanawiam się, albo sami mają problem ze sobą, ja ostatnio też złapałem hejt taki od, żeby było śmiesznie, psychodietetyka, który po tej rolce z jakościowym podejściem do żarcia powiedział mi, że to jest wiedza szkodliwa i panie Mauri, czy skończ pan karierę i nie rób pan takich bzdur, co myślę, what? Także naprawdę grubo. Natomiast nie wiem jakby z czego to wynika, czy oni się boją, że im się trochę pali grunt pod nogami i właśnie ich taka dieta oparta, wiesz, na serkach danio i tak dalej, na chupa chupsach i na, nie wiem, liczeniu kalorii z szajsu, że jakby to ich godzi i oni się czują zagrożeni, atakowani, nie mam pojęcia. Natomiast dla mnie to jest chore, bo to jest tak jakby naprawdę ktoś hejtował konieczność jakby silnego treningu. I okej, był taki Louis Simmons, który też z jednej strony jakby sam sobie chyba zapewnił dwie duże kontuzje kręgosłupa, z drugiej strony też mówili, że no dobra, tak, no tak, to nazwijmy delikatnie. Dosyć poważna kontuzja kręgosłupa. Dokładnie. Natomiast też ludzie spekulują, że czy Simmons dałby radę robić te wszystkie wyniki bez bomby, ale z drugiej strony no jednak periodyzacja podwójnie sprzężona to jego dziecko i też nie można mu tego wyrwać i naprawdę chłop się też mocno przyłożył. Zresztą każdy, kto oglądał ten dokument Bigger, Stronger, Faster, wie też, że tam padły takie fajne słowa pod tytułem: czy można być silnym bez sterydów? Nie aż tak silnym. Jakby każdy wie, z czym takie pewne kuluary się wiążą, ale no kwestia dotycząca tego, że ktoś demonizuje podejście jakościowe w dietetyce, dla mnie to jest absurd. To jest tak, jakby ktoś powiedział, że wiesz, jak puszczę ten telefon, to umieści się do góry. No jakby każdy wie, jak działa ciążenie, prawda? No dla mnie też totalna abstrakcja. Jak dla mnie to są takie jakieś podstawowe zasady w dietetyce, które ja przynajmniej jako, powiedzmy, trener, nie dietetyk widzę, to nieprzetworzone żarcie, duża podaż białka i jeżeli chcesz schudnąć, to po prostu deficyt kaloryczny. Nie? I tak. Tego bym się tutaj przede wszystkim trzymał. Nie wiem, czy coś byś dodał tutaj jeszcze do tego. Znaczy przede wszystkim myślę, że można też tutaj podyktować ten sen, bo jednak sen jest bardzo ważny nie tylko dla regulacji naszej odporności, ale przede wszystkim też dla leptyny, czyli dla naszego apetytu, insuliny, czyli właśnie tego, jak ta energia się u nas dystrybuuje i tak naprawdę dla ogólnego zdrowia, bo tutaj mówimy nawet o aspekcie wspierania tych NK, tak, tych białek natural killers, które chronią nas przed nowotworem, chronią nas tak naprawdę przed wieloma innymi aspektami, więc sen jest krytycznie ważny. Do tego dodałbym też trochę dopingu mitochondriów, dlatego że kłopoty dotyczące tych pieców komórkowych to jest jednak taki dosyć często obserwowany aspekt i gdybyśmy dali trochę na przykład suplementacji koenzymem Q10, PQQ i tak dalej, to byłoby na pewno zdecydowanie lepiej dla tego człowieka i w kwestii deficytu kalorycznego pamiętajmy też, żeby nie przesadzać. 10-15% naprawdę wystarczy, do tego mądrze ułożony trening, więc zróbmy coś, co faktycznie
tą ekonomię treningową jest w stanie u nas wprowadzić, czyli trzy jednostki treningowe w tygodniu na przykład, ale trenujemy oczywiście duże grupy mięśniowe, wielostawy i tak dalej, a więc przysiady jakieś bułgarskie i tak dalej, czy wiesz, nie wiem, Frankensteiny, wszystko po kolei zróbmy, im więcej tych grup mięśniowych pracuje, tym lepszy też deficyt kształtujemy w ramach treningu i również wiele godzin po jego zakończeniu, także jak to się mówi, suma składowych, grosz do grosza, uzbiera się kokosza, nagle patrzysz, 500 kilokalorii obcięte z diety na przykład 4 razy w tygodniu, bo poszlibyśmy rotacją węglowodanową, czyli pełne odżywienie w momencie, gdy mamy ten dzień treningowy i te 4 dni wolne, to mamy powiedzmy minus 500 kilokalorii. Do tego dobry trening i pyk, naprawdę te parę tysięcy w perspektywie miesiąca deficytu można zrobić, a więc chudniesz sobie stabilnie, nie zwisa ci skóra, masz dalej masę mięśniową, masz libido, masz super nastrój, masz super pracę tarczycy, nadnerczy, w ogóle szafa gra, nie? Także można to zrobić mądrze. A powiedz mi, dużo jest jeszcze osób, które wierzą w to takie bzdury typu 1000 kalorii dieta, czy to już rzeczy odchodzi do lamusa? Niestety naprawdę? Wierzą w to głównie tacy właśnie dietetycy po studiach, czyli właśnie dieta redukcyjna. Dietetycy to wierzą? Wow. No, ale tak uczą. Ale co ja mam ci powiedzieć? Tak uczą, że deficyt i tak dalej, i że tam wiesz, 1000, 1200, 1500 kil. Jak jest 1500, to już i tak jestem zadowolony, nie? Że ktoś mówi o takiej, wiesz, w miarę jeszcze rozsądnej kaloryczności, chociaż ja bym nie chciał zjadać 1500 kilokalorii, bo chodziłbym chyba głodny, wkurzony i smutny. Ja jem na śniadanie 1700. No wiadomo, że tutaj też inne są trochę standardy, inna forma, ale nawet dla pana Kowalskiego czy pani Kowalskiej, no to wiesz, jak wyliczy ludziom podstawową przemianę materii, patrzcie, ta kobieta jakby czy się stoi, czy się leży, te 60-70% jej dziennej podaży to jest 1100 czy 1200 kilokalorii, więc mówię, gdzie tu jeszcze dokoptować do tych 100%, gdzie włożyć tutaj energię na, nie wiem, dzieci, na męża, na trening, na jogging, na wyjście z psem i tak dalej. No mówię, no ludzie, jakby te 1500 to w ogóle powinno rozpoczynać rozmowę u takiej pani Heli Księgowej 49 kilo, nie? Takiej tam, wiesz, szczupłej pani tam 160 centymetrów wzrostu. A co dopiero u chłopa 70 czy 80 kilo, który gdzieś tam też robi 3 razy w tygodniu strzelam, crossfit, nie? Bo poszedł do trenera i się nasłuchał też, że crossfit trzeba robić. Jakby okej, rozumiem, taki trening, wiesz, trochę adaptacji metabolicznej, jakby nie każdy chce być hamem takim, nie, nabitym, ale z drugiej strony, no jednak umówmy się, że też dobry trener przede wszystkim powinien dać trening, który umożliwia regenerację i wspiera funkcję tego podopiecznego. I dokładnie tak samo jest z dietą, nie? Jakby ty masz wspomóc tego człowieka, a nie go zajechać, że robisz jakiś, wiesz, wyścig ego pod tytułem, że mój podopieczny straci 15 kilo w miesiąc. Jakby no, nie jest to ani mądre, ani to nie jest zdrowe i generalnie powinno takie, wiesz, rzeczy do kosza. No, abstrakcja, nie? A później nie wiadomo, czemu tarczyca nie działa. Tak. Na spokój. Dobra, to jeszcze zahacza tutaj jest wcześniej też o pszenicę i o ten gluten i tutaj nie odpowiedziałeś. Powiedz tak prostymi słowami, nie? Co tutaj się dzieje, czemu ta pszenica niekoniecznie jest najszczęśliwszym wyborem dietetycznym w dzisiejszych czasach? Czy musimy unikać tego glutenu, czy po prostu wypadałoby? Jak to jest? Jak na to patrzysz? Pozwolę sobie podejść pod kątem statystyk. Kiedyś, zresztą dalej pokutuje niestety takie hasło, że 1% osób ma celiakię, 99% populacji ma dość słuchania o tym, nie? Więc jak pojawia się hasło dieta bezglutenowa i tak dalej, to są właśnie śmiechy, chichy i tak dalej. Jakby uważam, że to jest fajne jako rozrywka, ale nie w momencie, kiedy ktoś to traktuje serio. Faktycznie same dane dotyczące celiaków, jeszcze jak byłem na studiach, czyli przypominam, gdzieś tam lata 2009-2012, to było gdzieś tam 1-3% populacji i tak dalej. Proponuję, żeby każdy zajrzał, ilu teraz szacuje się, że jest celiaków. Tak szczerze jest to około 10% populacji, nie? Więc bardzo często ta choroba trzewna objawia się w różny sposób. Czasami jakimiś dodatkowymi autoimmunologiami, czasami jakimś otępieniem umysłowym, czasami anemią, czasami jakimiś kłopotami skórnymi i tak dalej, czasami niepłodnością, czasami to, że para nie jest w stanie zajść w ciążę, wynika po prostu ze zwykłej pszenicy, a tutaj też wiem, co mówię, bo my z Gośką Ostrowską, można powiedzieć, taki zachodniopomorski ośrodek, wiesz, leczenia niepłodności zrobiliśmy, bo wyszło to przypadkiem, gdzie jedna para gdzieś tam, wiesz, przyszła z problemem X, a potem gdzieś zaczęli, wiesz, klaskać, że oni będą mieli dziecko. Wie, jakby fajnie, ale o co chodzi? No bo oni tam od 5 lat bujali się po klinikach leczenia bezpłodności i tak dalej, niepłodności i lekarze im powiedzieli, że no nidy rydy, bo zrobili wszystko. A potem okazało się, że trzeba było, wiesz, poprawić tarczycę, wywalić insulinoporność, w tym przypadku również wywalić pszenicę i wszystko fajnie. No i na tę chwilę w Biuelu mamy chyba ze 180 dzieci plus minus, nie? A funkcjonujemy 6 lat, a w sumie tak z tym elementem niepłodności to tak działamy. To zabrzmiało, jakbyście handlowali tymi dziećmi. Trochę tak. Natomiast my po prostu składamy ludzi do kupy, nie? No ale dobra, do tej pszenicy. Teraz tak, mamy celiakię, gdzie mamy około 10% populacji. Natomiast w ostatnich czasach też jest taka bardzo ważna kwestia podsunięta jak NCGS, non-celiac gluten sensitivity, czyli nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, która nie ma... Nie
nie jest celiakią, ale też jednak daje bardzo kłopotliwe aspekty dotyczące właśnie przyswajania tej pszenicy. Chodzi tutaj też o nietolerancję histaminy, o aktywację komórek sztucznych ze stanem zapalnym, czyli tak zwany zespół MCAS. Jest tego naprawdę bardzo dużo, tak samo jak są kłopoty dotyczące, wiesz, gastrycznych problemów, czyli ktoś ma refluks i zgagę, boje pszenicę, bo pszenica zawiera inhibitory trypsyny, czyli jak jest pepsyna i trypsyna, enzymy, które trawią białka i generalnie pozwalają opuścić żarcie z żołądka, no to tak naprawdę to jest też bardzo duży kłopot, który już tutaj nam się nastęcza. Mamy też pozostałe rzeczy dotyczące właśnie histaminy i tak dalej. Mamy też tak naprawdę niecyliakalną nadwrażliwość na pszenicę. To jest też taka nówka sztuka, to chyba od 2 czy 3 lat jakoś funkcjonuje w badaniach, więc ja zawsze mówię, że ja nie jestem stricte bezglutenowy, bo inaczej to bym powiedział, że ciastka Oreo bezglutenowe są spoko, a nie są spoko, bo tam jest pszenica bezglutenowa, bezglutenowy cukier, bezglutenowe tłuszcze trans, bezglutenowa chemia Ale to spożywcza. słuchaj, mam takie pytanie. W takim razie tu chodzi bardziej o to, że ta pszenica się zmienia w naszych czasach, czy to my generalnie jesteśmy coraz bardziej spieprzeni przez to, jak wygląda nasze społeczeństwo, nasze życie i to sprawia, że nie trawimy tej pszenicy? Jedno i drugie tak naprawdę. Z jednej strony mówimy tutaj na przykład o samoprzy, tak, czyli o pszenicy pradawnej, która miała trochę inny skład, trochę inną zawartość glutenu niż ta pszenica, którą myjemy teraz. Więc jak ktoś mówi, mój dziadek jadł chleb i żyje, to mówię, chłopie, twój dziadek nie jadł takiego białego gówna, które my zjadamy, tylko twój dziadek jadł jakiś chleb żytni na zakwasie, jakiś pszenno żytni z innej pszenicy niż ty jesz i tak dalej. A po drugie, były zupełnie inne czynniki środowiskowe. Było mleko prosto od krówki, jak się przeziębiłeś, to dostałeś rosołek i wypociłeś się, a nie, że cię ładują antybiotykiem na infekcję wirusową, czyli coś, co też bardzo często się w ogóle obserwuje, żeby po prostu pacjent nie wrócił, bo gdzieś tam jest taka teoria, że wiesz, jak wirus, to może nadkażenie jakąś infekcją bakteryjną, czyli coś, co pewnie zdarza się raz na 100 przypadków, ale jednak każdemu ten gdzieś tam, wiesz, antybiotyk o szerokim spektrum działania ładują. Także pszenica generalnie przysparza nam dużo problemów. I teraz tak, jak są jakieś artykuły, bardzo często w jakichś czasopismach takich totalnie niedietetycznych, typu wiesz, Newsweek i tak dalej, czy coś, to jest opcja, że dieta bezglutenowa sprowadzi u ciebie cukrzycę typu drugiego. No i potem jak patrzysz na metodologię tego badania, to było tak, tym dali powiedzmy makaron z pszenicy durum, a tym dali miśki Haribo. I o dziwo, ci co żarli miśki Haribo mieli wyższy poziom glukozy insuliny. Patrz, ale kuźwa historia, nie? Ale wiesz, no oczywiście ludzie nie zagłębiają się w metodykę, ludzie nie czytają wniosków z tego wszystkiego, tylko oczywiście jest piękny tytuł, dieta bezglutenowa powoduje, że będziesz miał cukrzycę insuliny. Złoto, złoto. Także tak to wygląda, a ja się zawsze wtedy pytam, dobra, a czy cały świat stoi na pszenicy? Już nie ma, nie wiem, ziemniaków, nie ma batatów, nie ma topinamburu, nie ma tapioki, nie ma kaszy gryczanej, jaglanej, ale nie ma amaranthusa. Ale to się musi chcieć, Kuba, a tutaj pójdziesz do Biedry na dole, albo, nie, albo jeszcze lepiej, do Żabki i masz taką pyszną, białutką bułeczkę chrupiącą, wiesz, to jest, ej, to co lubi, lepsze. No, no tak. Lepsze w smaku i tak dalej, wiesz, na pewno, łatwo osiągalne, relatywnie tanie, to zdecydowanie. Natomiast wiesz, jak to się mówi, że jeżeli nie widzisz jakoś ceny przyklejonej do produktu, no to tak naprawdę dopłacasz swoim zdrowiem. I to ludzie chyba muszą zrozumieć, ale jednak nie każdy chce. Mam wrażenie, że wiele osób właśnie odpłynęło w tym nurcie, bo pytałeś się też wcześniej o te nurty, jakby jak to się kształtuje, czy jest takie, wiesz, koło po prostu historii dietetycznej, które się toczy, to mam wrażenie, że dla wielu osób po prostu teraz przyszła wygoda i takie poklepywanie się po pleckach, że super, zjadłeś dzisiaj 2 pączki, a nie 3, super, świętujemy twój, wiesz, sukces i tak dalej. Mówię, kuźwa, jakby do czego to dochodzi, że zamiast ludziom mówić właśnie o roli jakościowego żywienia, to ty jako dietetyk będziesz się po prostu pompował tym, że u mnie w diecie będziesz miał Coca-Colę i ciastka Oreo. Ja mówię, kuźwa, no po prostu... Wiesz, super. Boże, widzisz, nie grzmisz. Ja każdemu pacjentowi, jak wiesz, analizuję jego kwestionariusz, to mówię, dobra, no to mi się jakby nie podoba, więc pilnuje pan, żeby po prostu tak rzadko się to zdarzało, jak to tylko możliwe, typu raz na 2 tygodnie, to okej, okay, ale jeżeli to jest u pana w perspektywie tygodnia 2 czy 3 razy, no to sorry, ale nie pojedziemy. Chyba, no, że będzie pan pierdzielał jak chomik na kołowrotku, to wtedy jak pan zrobi taki deficyt, to jako tako to przejdzie, ale mimo wszystko ta jakość kalorii na panu się zemści. Właśnie na tej barierze jelitowej, na kwestiach dotyczących mikrobiomu, na jakichś tam niedoborach pokarmowych itd. No wiesz co, ja sam też jestem dobrym przykładem, bo właśnie do Gosi Ostrowskiej trafiłem po ostrym zapaleniu czustki, które wymusiło na mnie to, żebym tą dietę wyczyścił. A wcześniej też byłem trochę takim niedowiarkiem, jak słyszałem o tej diecie bezglutenowej, tak wiesz, co oni pierdolą, jak to bez chlebka białego, nie? Ale koniec końców, no jak wyczyściłem tą dietę, mam naprawdę dużo czystsze to żarcie. Znaczy, ja w ogóle bym tego nie nazwał dietą, tylko bardziej stylem żywieniowym, bo dla mnie dieta to już, wiesz, już nawet wcześniej z Marzeną rozmawialiśmy o to, że dieta się źle kojarzy, jako coś, wiesz, jakieś restrykcje, że nie, musisz co odmawiać czegoś, że za mało jesz i tak dalej, a po prostu my jemy tak, jak jemy, czyli po prostu sami sobie przygotowujemy żarcie.
Raczej jak już pieczywo, no to jednak ciemne, dużo płatków owsianych, tego pieczywa raczej jest mniej, nisko przetworzone produkty. No ja się po prostu czuję sam dużo, dużo lepiej. Przede wszystkim alergia moja poszła tak gwałtownie w dół, po prostu odetkało mi nos. Mogę mieszkać z kotami, nie biorąc leków na alergię, mam uczulenie na koty oczywiście i normalnie to ja przecież jak była wiosna czy lato, to musiałem mieć zamknięte wszystkie okna, włączone filtry i siedziałem w domu. A teraz normalnie mogę wyjść do lasu. Tylko dlatego, że przestałem żreć gówno po prostu, nie? I No to jest no. prawda. I jeszcze do tego kwestie dotykające mikrobiomu, nie? Bo to jest też trudny temat i mam wrażenie, że wielu dietetyków też jest nasiąkniętych takimi tekstami ze szkoły, typu, że a, bo nie wiadomo, czy te probiotyki tam działają, czy one w tym kwasie solnym, żołądkowym i tak dalej przeżywają. No kurde, no okej, są szczepy, które są faktycznie kwasoczułe i są takie, które są kwasoodporne. Zresztą zobaczcie, Helicobacter pylori, czyli bakteria, która wywołuje 80% przypadków zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, jest kwasoodporna i jakby jej tam to, że wlewasz wodę, zapijesz kawą i tak dalej i gotuje się Nie to w sokach przeszkadza ani żołądkowym, troszkę. nie przeszkadza absolutnie. Rozwiń, powiedz dwa słowa o tym mikrobiomie, bo myślę, że nie każdy wie, który nas słucha, co to jest w ogóle ten mikrobiom. Okej, to teraz tak, mikrobiom to są żywe kultury bakterii. Te wszystkie laktobacilusy i tak dalej, bifidobakteria, wszystkie te żyjątka, które są w naszym organizmie i generalnie mówi się o nich, że są generatorem zdrowia. I to jest chyba takie najprostsze hasło, czyli masz dobry mikrobiom, czyli masz tak zwaną eubiozę, takie mądre skojarzenie, to jesteś zdrowym człowiekiem, czyli masz lepszy stan cery, masz lepszą psychikę, jesteś mniej podatny na depresję i jakieś tam nerwice, załamania. Tak samo jak masz lepszą odporność, lepsze wypróżnianie się, generalnie jesteś picuś gancuś, nie? Jest wszystko super. Natomiast w momencie, kiedy mamy dysbiozę, to wtedy pojawiają się kłopoty. Bo teraz tych czynników, które doprowadzają nas do dysbiozy, jest bardzo dużo. To są antybiotyki o szerokim spektrum działania, typu Augmentin i tak dalej, które dostajemy na anginę czy na jakieś zapalenie płuc. To są inhibitory pompy protonowej, czyli te leki wszystkie na zgagę, na refluks, typu Enamera, Prazol, Omeprazol i tak dalej. I również są to NLPZ-y jedzone jak cukierki, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne. Jeszcze powiedzmy sobie szczerze, tutaj wszelakie substancje dopingujące brane oralnie, czyli po prostu sterydy, Nie tylko które. właśnie, a tata, wejdę ci w słowo, niestety nie tylko oralne. To jest taki jakby ciąg przyczynowo-skutkowy, że ludzie myślą, że ta grupa C17 alfa-alkilowana w metanabolu chociażby jest hepatotoksyczna i to rozwala wątrobę. Tak, rozwala wątrobę, ale rozwala też barierę jelita cienkiego, wpływa toksycznie na mikrobiom i uwaga, nawet iniekcyjne produkty też niestety trochę O ryją. proszę. Także nie ma tak naprawdę takiego złotego środka w tym wszystkim, chociaż rzeczywiście jestem zdecydowanie zwolennikiem iniekcji niż orali, jeżeli chodzi o doping, bo jednak jest to trochę delikatniejsza forma i o tym warto jest wspomnieć. Ale tych czynników środowiskowych jest multum. Mało tego, uwaga, alkohol i stres działają tak samo. Zarówno ktoś wali w palnik i gdzieś tam, wiesz, dla relaksu, dla wyluzowania, idzie w piątek czy w sobotę na balety, tam zachlewa pałę, wiesz, Jim Beam 07 robiony i tak dalej regularnie, to jest masakra pod kątem tak zwanych tight junction, czyli połączeń ścisłych. Gdyby moje palce były tymi kosmykami jelitowymi, to są zachowane połączenia ścisłe, a to jest ich utrata. I to jest jeden z najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o pracę tolerancji immunologicznej, czyli kiedy twój organizm stwierdza, tu jest swój, a tam gdzieś jest wróg. Czyli nie róbmy chorób autoimmunologicznych. Do tego potrzebujemy właśnie tight junction, do tego potrzebujemy tej szczelnej bariery jelita cienkiego i dobrego mikrobiomu. Więc jak chcesz być zdrowy, to trzeba tak naprawdę jeść sporo błonnika, chociaż nie zawsze. Są też inne czynniki, które są w stanie być prebiotyczne, na przykład niektóre sery kwasowo-podpłuszczkowe, czyli wiesz, Mimolet, czy Gouda, Emmentaler i tak dalej też mają pewne czynniki prebiotyczne, taka ciekawostka. Natomiast z reguły mówi się o tych produktach pochodzenia roślinnego, czyli jakieś grzyby, warzywa, owoce, pełne kasze, bulwy i tak dalej. Tego nie powinno zabraknąć, albo nie wiem, siemię lniane, chia. To są też takie fajne opcje, które dodają błonnika, który jest prebiotykiem. Czyli prebiotyk to jest żarcie dla probiotyków, aby on mógł produkować postbiotyki. Takie brzydkie skojarzenie może żołnierz, czyli probiotyk musi zjeść owsiankę, czyli prebiotyk, żeby zrobić kupę. Postbiotyk, nie? Więc nawet jak jest ta kupa, to ona jest aktywna metabolicznie. Tutaj mówimy przecież o tych tak zwanych maślanach, czyli tych kwasach krótkołańcuchowych, które decydują o tym, czy mamy stan zapalny, czy będziemy rozwijali jakieś choroby dietozależne i tak dalej, i tak dalej. Także szalenie ciekawy temat, ale trudny i to jest znowu coś, czego nie rozumieją często farmaceuci, lekarze, dietetycy. Ja zresztą, wiesz, ile razy siedzę w aptece, bo coś muszę kupić i jest właśnie temat pani magister, to ja proszę jeszcze jakąś osłonkę i tak dalej do antybiotyku, a pani poleca gdzieś tam produkty Samprobi, nie? Gdzie lubię te produkty, są naprawdę fajne, ale umówmy się, że w Samprobi nie ma preparatów osłonowych, bo osłonowo działa szczep LGG, czyli coś takiego jak Dicofluor na przykład, albo Saccharomyces boulardii CNCM i 745, czyli taki produkt jak Enterol. Nie? Więc Enterol i Dicofluor mogą być osłonką do antybiotyku, a żadne inne produkty nie. A bardzo często lekarz mówi probiotyk. A jaki, panie doktorze? A obojętnie. Czyli pewnie po to są właściwości szczepozależne,
Nie, żeby można było grać obojętny, no abstrakcja, ale znowu, to jest coś, czego nie było na uczelni, w czym ludzie się nie rozwijają, no i w związku z tym nie wiedzą. I teraz fajnie jest, jak ktoś powie, nie wiem, proszę pytać u innego źródła. Najgorzej jest, jak ktoś powie, nie, to nie działa, to placebo, a to niestety najczęściej taką odpowiedź dostaniesz. Dobra, czyli tak podsumuję. Mamy jelita, w których jest bardzo dużo bakterii, tych dobrych i tych złych, i generalnie chcemy, żeby one, znaczy może niekoniecznie złych, ale chcemy, żeby one były w jakiejś równowadze. Jak mamy Tak jest. nierównowagę, dysbiozę, to wtedy mamy problem. Gdzieś chyba kiedyś wyczytałem, że tego jest nawet 2% naszej masy? Czy dobrze kojarzę? Około 2 kg. 2 kg to jest właśnie ten tak No. zwany cud immunologiczny, a więc każdy zdrowy człowiek powinien mieć w swoim jelicie grubym, bo tam tak naprawdę w największej ilości kolonizują te bakterie, powinniśmy mieć około 2 kg mikrobiomu. I teraz to też tłumaczy, dlaczego po antybiotyku często jesteśmy 2 kilo chudsi. No bo my tak naprawdę tą florę komensalną, czyli tą prozdrowotną, spłukujemy, a niestety te bakterie, które Wow. są patogenne Zabijamy 2 potencjalnie. kilo bakterii. Nice. Dużo, strasznie. Z tego co nawet pamiętam, tych bakterii chyba jest więcej niż naszych komórek w nas. Jakoś tak to czytałem, że Zdecydowanie w sumie jesteśmy 10 do bardziej 1 z 100. bakteriami niż ludźmi. Jesteśmy. To jest hard, Genomu kurwa. ludzkiego w człowieku jest około 40%. Pozostałe 60% to jest mikrokosmos. Jezu. Jak się w to wkręcisz, to można dojść naprawdę dziwne miejsce w swojej głowie. Ale Kim słuchaj, ale jesteś na dobrą sprawę? to też tłumaczy, dlaczego właśnie ludzie z zaburzeniem flory jelitowej mają takie jazdy. Na przykład było też takie pilotażowe badanie w Łodzi zrobione, gdzie okazało się, że rifaksymina, czyli Xifaxan na SIBO, czyli tak zwany eubiotyk, niby taki antybiotyk, ale taki, wiesz, dosyć łagodny dla tej flory komensalnej, potrafi już po kilku dawkach tak naprawdę wytłuc u ciebie depresję albo nerwicę lękową, czy jakieś ataki paniki, bo po prostu pozbywasz się tych patogennych źródeł bakterii i nagle tak naprawdę dla ciebie Xifaxan staje się antydepresantem, czymś, co ci normalizuje. Oczywiście jestem daleki od przekazu typu, że jak masz depresję, to wal Xifaxan, nie? Ale pokazuje to, że właśnie osoby, które męczą się z depresją, a jednocześnie mają zaburzenia gastryczne, żołądkowo-jelitowe, faktycznie jest to jakaś opcja, aby rozważyć taką terapię. Okej, czyli dobra, wracając, mamy te jelita, w których jest nas więcej, czyli nas bakterii jest tam cała masa i chcielibyśmy, żeby tam wszystko działało jak należy i była równowaga. Jak ta równowaga będzie zaburzona, no to zaczynają się problemy, zaczynają być problemy jakieś hormonalne i generalnie nasz organizm, mówiąc bardzo kolokwialnie, idzie się jebać, bo są Tak jest, problemy. leży i kwiczy. Dokładnie. I mamy tutaj różne substancje, które wpływają mocno negatywnie na ten mikrobiom, chociażby na przykład ten wspomniany wcześniej gluten, prawda? Tak. I na przykład tutaj wspomniane też przez nas sterydy, które też w sportach siłowych no, są wszechobecne, nie czarujmy się. I mówiłem, że na przykład, żeby pierwszy, dajmy jakiegoś takiego tipa, jeżeli ktoś przyjmuje tego typu substancje, to jak się może suplementować, żeby wspomóc trochę tej jelita? Oczywiście nie Generalnie zachęcamy do przyjmowania sterydów anabolicznych. Broń Boże. absolutnie nie. Natomiast mógłbyś powtórzyć pytanie, bo wydaje mi się, że mówiliśmy o probiotykach, a potem powiedziałeś o sterydach. Jak chcielibyśmy po prostu, jakie osłonki trzeba by brać przy tego typu substancjach, żeby ochronić te nasze jelita nieszczęsne? Okej, jasne. Dobra, to teraz tak. Ja bym wyszedł chyba od podstawowej rzeczy, czyli właśnie SCFA, krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, a więc takie preparaty jak właśnie maślane, mikronizowane, to jest naprawdę fajny temat. Natomiast tutaj też warto byłoby zrobić pewne rozeznanie na rynku, dlatego że nie wszystkie preparaty są jakby równe w swoim działaniu. Tutaj trzeba popatrzeć, jaka jest ilość maślanosodu, na jaką ilość maślanów mikronizowanych się to przelicza i też fajnie byłoby, gdyby ta matryca nie była na kwasach tłuszczowych typu trans. I tutaj akurat piję do produktu o nazwie Debutir, który jest sprzedawany w aptece, a ma właśnie matrycę na transach. A jest też wiele innych preparatów, które są dostępne, czy to w aptece, czy gdzieś tam w sprzedaży internetowej, a nie mają tej matrycy na transach. A jakąś nazwę mógłbyś rzucić z głowy, czy nie za bardzo? Na przykład Intesta. Okej, dobra. Także tutaj można taki produkt sobie zrobić. Po drugie, myślę, że dobrym pomysłem jest tutaj wrzucenie enterolu, dlatego że enterol to są drożdże, a więc one według definicji nie kolonizują, bo to są drożdże probiotyczne, czyli najprościej mówiąc, to jest taki zjazd roller coasterem. Wsiadasz do kolejki, wii, było fajnie i wychodzisz, ale po drodze robisz dobrą robotę. Nie? Taka szczoteczka, która czyści cię z toksyn i tak dalej, stymuluje interleukiny przeciwzapalne. Generalnie bardzo fajnie dba też o zachowanie tych połączeń ścisłych w kosmykach jelitowych, więc naprawdę fajna rzecz. Zresztą enterol jest niesamowicie też skuteczny w przypadku, kiedy dorwie się biegunka, a ja też kilku kulturystów takiego wysokiego szczebla składałem właśnie albo stricte przed przygotowaniem do zawodów, albo zaraz po. Dlatego, że mówili, że no stary, jakby przelatuje ze mnie wszystko, po prostu prysznic z dupska mi się zrobił, nie? Więc w tym przypadku nawet 1000 mg, czyli 4 kapsułki albo 4 saszetki enterolu są w stanie te dolegliwości zmniejszyć o blisko 60%. Także naprawdę fajna rzecz. Dołożysz do tego dietę jakąś przeciwzapalną, ubogo-resztkową.
wykluczysz rzeczy typu, wiesz, laktoza i tak dalej, czyli wszystko to, co jest, że tak powiem, sraczkorodne i jest naprawdę kolorowo, nie? Więc tutaj można sobie to zrobić. Więc Enterol plus właśnie te maślane, naprawdę fajna opcja. Natomiast w przypadku, kiedy coś jest hepatotoksyczne, to pytanie brzmi, czy nie powinno być to też jakieś działanie wspierające wątrobę, tak? Takie, wiesz, protekcyjne, czyli na przykład właśnie koenzym Q10, PQQ, to może być jakiś glutatyon zredukowany. To mogą być też takie elementy jak selimaryna, z tym, że w przypadku, kiedy mówimy o selimarynie, chciałbym, żeby to było też dosyć daleko od czasu przyjęcia orali, czyli powiedzmy ostatnia tam tabletka byłaby, nie wiem, 18, to 21, 22 przed pójściem spać, żeby dopiero to podrzucić, bo z tego, co się orientuję, to dawki selimaryny większe niż 1 gram, 1000 mg są w stanie bardzo mocno ograniczyć też DHT, IGF-1 i tak dalej. No więc jakby okay. Po to ktoś bierze metę, żeby to dobrze klepało androgennie, a z drugiej strony tutaj zabija to działanie poprzez silimarynę. Także jak to się mówi, no nie ma róży bez kolców, nie? Nawet jak coś nas ratuje, to trzeba popatrzeć, jakie są potencjalne jakby efekty uboczne z tytułu tej terapii. Tak sobie myślę teraz, że przyszliśmy do tego sportu dosyć grubo nagle, bo przed chwilą rozmawialiśmy o tym, żeby jeść nisko. Na sucho nawet trawa nie rośnie. A teraz mówimy, co brać, jak jeszcze metę, wiesz, słuchaj, mordo, tam jeszcze trochę tego i tego potrzebujesz. A to wróćmy może tak dwa kroki i zacznijmy jeszcze raz do tego sportu, ale troszkę delikatnie w tym momencie, także mam nadzieję, że się nie włączyło tutaj za dużo słuchaczy, tych, którzy gdzieś tam na sucho trenują. Powiedz mi tak, czy dieta sportowca według Ciebie powinna się czymś specjalnym różnić od diety zwykłego Kowalskiego? Na pewno tym, że powinno być więcej tego jedzenia, natomiast szczerze powiem, że zasady chyba są de facto te same. Jest trochę różnica w celu, nie? Dlatego że u sportowca wyczynowego, no to jednak te jakby bodźce, którym poddajemy ciało, są zdecydowanie większe. U Kowalskiego są oczywiście te czynniki środowiskowe, jak jakiś przewlekły stres, czy to fizyczny, psychiczny, toksyny środowiskowe, jakaś, wiesz, przetworzona dieta, kłopoty ze snem, no ale u sportowca, umówmy się, też jest ta olbrzymia wydzielanie kortyzolu w związku z tym treningiem o charakterze, powiedzmy, już takim zawodowym, plus kwestie dotykające nawet chociażby tego elementu, jakim jest przegrzanie termiczne bariery jelitowej, czyli ten rosnący stres oksydacyjny, odkrwienie i odtlenowanie naszego jelita w ramach aktywacji współczulnej, czyli wtedy, kiedy pompujemy mięcho, to jednak ta jama brzuszna jest dosyć mocno odkrwiona, no i niestety to też daje negatywne konsekwencje, dlatego są też niektóre preparaty probiotyczne, które są dedykowane typowo właśnie do posiłku przedtreningowego, po to, żeby oszczędzać po prostu ten wpływ kortyzolu, wpływu stresu oksydacyjnego i tak dalej. Także to jest też naprawdę bardzo dobre wyjście, ale koniec końców, jakby wiesz, dieta moich sportowców różni się tym, że oni najczęściej jedzą tam powiedzmy między 4 a 6-7 tysięcy kilokalorii, w zależności od tego, kto to jest, jak, w jakim okresie przygotowawczym jest, ale dalej jakby zasady są te same. Ma być smacznie, ma być pełnowartościowo i ma być to spójne z twoim jakby funkcjonowaniem. No bo teraz, gdyby komuś powiedzieć, że zjadasz na śniadanie czy na obiad 1700 kilokalorii, to ktoś by powiedział, ale jak, przecież to są trzy obiady. No, te trzy obiady trzeba jakoś tak zgrać, żeby to się faktycznie nie wysypywało z tego talerza, a z drugiej strony, żeby pełniło swoją funkcję, więc trzeba to całe białko, tłuszcze, węglowodany i tak dalej, wszystko po kolei upchnąć w takiej formie, żeby to była przyjemność, a nie męka, że siedzisz nad tym widelcem czy nożem i zaczynasz się zastanawiać po prostu, gdzie tą kaszę upychać, nie? No to czasami jest największy problem. Wiem, że jak miałem zawodników, którzy byli przed samymi zawodami, i ładowali w siebie nawet 10 tysięcy kalorii, weź to zjedz, nie? Już nawet ile tego masła orzechowego można zeżrzeć, no bez przesady, nie? I robi się tego nagle, także rzeczywiście siedzisz i już po prostu nie możesz patrzeć na to żarcie. I ale skończysz, że jak kiedyś na Eurosporcie oglądałem komunikat taki od Eddiego Halla, to Eddie Hall śmiał się, że tam chyba dziennie zjada około tam 12 tysięcy kilokalorii i głównym zadaniem obok podnoszenia ciężarów jest u niego żarcie. Także to jest taka półetatowa robota. To faktycznie jakby potwierdzają twoje słowa, nie? Zresztą przepraszam, bo ci wszedłem w słowo. No ale już w sumie kończyłem. No ale masz rację, to jest moim zdaniem w sporcie. Mówmy się, trenujesz, bo lubisz to robić. No, nikt nie idzie i na trening ze sportowców zawodowych, przynajmniej nikogo. Ja znam, jestem się, ja pierdolę, znowu muszę robić to, co kocham. O Jezus, Boże drogi, nie? Najtrudniejsze jest to wszystko dookoła, nie? Znaczy tak. Wiadomo, że to czasami na Instagramie fajnie wygląda. O Boże, muszę się poświęcać, dzień idę na trening, nie? O stary, sam to wybrałeś, nie? Robisz to, co lubisz. Bardzo mi przykro, nie? Najtrudniejsze jest to wszystko dookoła właśnie. Ogarnij sen, ogarnij rytm dobowy, ogarnij po prostu to, żebyś się trochę poruszał poza tym treningiem, jeszcze i ogarnij właśnie michę, nie? No i to bywa tutaj trudne, aczkolwiek jak już się przyzwyczajasz, to po prostu to wszystko jakoś tam leci, moim zdaniem, nie? Jesteś przyzwyczajony. Trochę tak, ale powiem ci, że ja jako dietetyk współpracujący właśnie z wieloma sportowcami, wiesz, i w Polsce, i za granicą, mogę ci powiedzieć, że najczęściej chyba trafiają się takie opory psychiczne,
bo ktoś myślał, że jakby dietetyk to będzie taki ziomek, że jakby pomoże mu tam wybrać opcję typu, wiesz, tak jak właśnie na Instagramie, że lepsza opcja, nie? Zamiast Big Maca wybierz cheeseburgera. No kuźwa mordo, nie na tym polega, tylko chodzi o to, żeby naprawdę dobrze to spiąć jakościowo. I teraz część osób na przykład może to zrobić, ale są tutaj takie wymagania. Ja też miałem na przykład z takim bardzo znanym raperem polskim współpracę i on mówi, że on chce zrobić bardzo fajną formę, bo kiedyś mu się tam zresztą to udało, ale to było tam, wiesz, poróżnicza opcja treningu i diety i tak sobie myślę, ty stary, ale jakby, no, jak chcesz zbudować taką sylwetkę, to ciężko jest to zrobić leżąc na kanapie i dłubiąc, wiesz, palcem w nosie. To jednak będzie musiał być ten trening, który nie jest przyjemny, bo umówmy się, jaka, wiesz, hipertrofia sarkoplazmatyczna, no wiemy, z czym się łączy. Po prostu musisz przeciążać ten mięsień, musisz robić jakąś tam bolną fazę ekscentryczną, musisz do tego spiąć właśnie żarcie, które przypomina raczej ryż, kurczaki, brokuły, a nie jakieś, wiesz, sataje i kurczaczki i tak dalej, jakieś, wiesz, super duper hipsterskie żarcia. Natomiast starałem się mu zrobić tak, żeby on miał to, co chce. Czyli faktycznie jest dieta o charakterze takiego fast foodowego albo kuchni tajskiej, ale jest to spięte wszystko z makrosami i tak dalej. On oczywiście miał też to szczęście, że poza współpracy ze mną miał jeszcze kucharza, który mu to wszystko mieścił. No ale znowu, mając tam powiedzmy parę tysięcy miesięcznie na takie fanaberie, możesz coś takiego zrobić, a będąc sportowcem, który no nie jest w piłce nożnej, więc nie ma tam, wiesz, w zagranicznych klubach po sto parę tysięcy euro miesięcznie, to jednak musisz wziąć pod uwagę, że musisz to zrobić sam, albo musi to zrobić twoja mama, nie wiem, tata, żona, ktokolwiek inny. I wtedy robią się schody. Dlatego ja bardzo często mówię ludziom, że słuchajcie, to co powiedział Bruce Lee, podstawa jest tak naprawdę, podstawą jest szczyt, wróć, podstawa szczytem wyrafinowania, nie? Więc w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie najważniejsze aspekty, wystarczy wziąć pod uwagę te najbardziej zasadnicze, metodyczne kroki i będzie ekstra. Więc w tym przypadku po prostu możemy nawet zrobić tak. Menu z poniedziałku gotujcie na 2 dni, potem przejdźcie na menu wtorkowe, gotujcie 2 dni i dzięki temu masz po prostu, wiesz, siedzisz w garach 3 razy w tygodniu i masz mniej czasu na zakupy, masz to wszystko przygotowane, masz spokój i jest fajnie. Także można to robić i tak. No najgorzej jest, jeżeli ktoś chce mieć super, wiesz, urozmaicone żarcie i każdego dnia co innego, no to wtedy albo masz służbę, albo masz po prostu wyjazd do sklepu i sam to sobie, wiesz, kupujesz, gotujesz, przyrządzasz, porcjujesz. Więc tak naprawdę każdy nie jest kowalem swojego losu. Ja mam tak skomponowaną dietę, że 3 posiłki mniej więcej jem takie same dzień w dzień. W weekendy się trochę różni, a 2 są takie mocno różnorodne, żeby to jednak urozmaicić jakoś, nie? Tak się przyzwyczaiłem i to mi hula. Wydaje mi się, że jelita są na chwilę obecną na pewno dużo, dużo lepszym stanie niż jeszcze były 2 lata temu i czuję się całkiem git. Wspomniałeś wcześniej coś o posiłku przytreningowym, że dobrze by tam było coś dorzucić. Nie wiem, czy to jeszcze pamiętasz. To było a propos z Probiotyków. efektu. Tak. Propa probiotyków, nie? Czy mógłbyś powiedzieć, jak według Ciebie powinien być skomponowany posiłek przytreningowy? Tak, żeby Powiem Ci tak. rzeczywiście. No mów, mów. Generalnie chodzi o kwestię tego, dla kogo ten posiłek ma być dedykowany, jaka jest adaptacja, bo teraz jest trochę różnica, jeżeli chodzi o właśnie panią Jolę Księgową, która idzie sobie na swoje kiki, na Nordic Walking i ona się zastanawia, jaki powinien być posiłek przytreningowy. No generalnie powiedziałbym u niej wtedy taki, żeby pełnił taką funkcję, żeby był smaczny i sycący i nieprzetworzony, żeby ona nie miała ochoty, że a dobra, jesteśmy Halinka po Nordic Walkingu, to teraz pójdźmy na szybką jakieś kafe latte czy jakiś frappę z syropem solony karmel, bo zasłużyłyśmy. Bo jesteśmy głodne i tak dalej. Więc zróbmy tak, żeby po prostu pójść na ten trening i między tym treningiem a posiłkiem potreningowym, żeby nic na lewo nam nie wjechało. Natomiast jeżeli chodzi o sportowców, to tutaj trochę inaczej będziemy podchodzili na przykład do żywienia w sportach walki, a inaczej będzie to w sportach typowo siłowych, tak? Typu trójbój, kulturystyka i tak dalej. Idźmy do sportów siłowych, bo myślę, że takich osób najwięcej na co będzie słuchało. No to w takim razie myślę, że takie opcje, wszystkie dozwolone, kurczaka, ryżu i brokuła są ok, dlatego że ten posiłek musi być glikolityczny. W sensie nie musi być, ale są takie strategie jak carb targeting, tak? Czyli jak nazwa wskazuje, celowanie węglowodanowe, po to, żeby też zmniejszyć jakby tempo zużywania tego glikogenu mięśniowego. I na to jest pełno badań, również empirycznych, że jak ktoś się nafutruje na te 1,5 godziny przed treningiem faktycznie ryżu, kaszy czy makaronu, czy kaszy gryczanej, ziemniaków, to jednak czuje, że ten power na treningu jest, że kable wychodzą, że jest pompa mięśniowa i tak dalej, jest fajnie. Natomiast oczywiście powinien być to też posiłek, który zawiera sporą część białka, bo jednak jak to białko zaczyna się rozpadać do aminokwasów, to tak naprawdę ta cytrulina, arginina i pozostałe leucyna tak naprawdę też są bardzo ważne w tym tak naprawdę wzorcu anabolicznym, w osłonie przed katabolizmem i naprawdę bardzo fajne efekty jest to w stanie wykonać. I teraz zostaje jeszcze mała pula na to, żeby na przykład dedykować coś fajnego z tłuszczami. Ja osobiście
biorąc pod uwagę funkcjonowanie takiego białka, jakim jest SHBG, czyli globulina łącząca hormony płciowe, ja jestem za tym, żeby jednak te tłuszcze okołotreningowe mieszać troszeczkę w charakterze nasyconych i jednonienasyconych. Czyli jak to będzie na przykład nie kurczak, a będzie jakiś kotlet schabowy, plus do tego trochę oliwy z oliwek do sałatki, zarąbiście. Także można w ten sposób sobie to mieszać. Natomiast na pewno nie dajemy kwasów tłuszczowych omega-3 przed i po treningu, dlatego że one dają nam efekt odwrotny od zamierzonego, czyli one są trochę antytestosteronowe, podwyższają SHBG, w związku z czym tą pulę wolną testosteronu są w stanie zmniejszyć i takie dałbym około 5 godzin okna, nie? Czyli na przykład jak ktoś trenuje po południu, to omega-3 albo rano, albo do poduchy na lepsze spanie, ale na pewno nie około treningowo. Dobra, czy jakieś konkretne produkty fajnie byłoby zawrzeć w takim posiłku? Generalnie wiesz co, myślę o tym, że jednak powinny być to mięsa trochę chudsze niż tłustsze, czyli tutaj bardziej by na przykład pasował nam schabowy albo polędwica wieprzowa, to może być jakaś wołowinka, ale taka troszeczkę wiesz, nie medium rare i tak dalej, czy jakaś tam blue, tylko bardziej taka wysmażona, więc a la strogonów, nie, taka w paskach. Kurczak, indyk, chude ryby i tak dalej, raczej nie widzę tego specjalnie na przykład jako węgorz, nie, przed treningiem, czy halibut, czy golonka, no bo jednak to jest bardzo tłuste żarcie i tak dalej i to może być problem, jeżeli chodzi o stawienie, o komfort, no myślę, że przy ciągach albo przy siadach z pasem jednak to żarcie może wyjść nam na podłogę, tak. Także no niespecjalnie dobry pomysł. A powiedz mi tak, czy to byłoby jakoś negatywne, jeżeli bym, znaczy negatywne, czy to by się mogło negatywnie jakoś odbić, jakbym tutaj bazował głównie na proszkach, w sensie czy to gainer, czy białka? Przedtreningowo? Aha. Wiesz co, myślę, że można by no tak spróbować... myślę, bo po prostu wiem, że teraz dużo osób idzie na trening prosto z pracy czy z uczelni. I sam tak jeszcze jak studiowałem, to też często się ratowałem jakimiś właśnie prochami. Jest to spoko opcja, natomiast można to też połączyć, czyli to może być na przykład ryż ugotowany na słodko i do tego mieszasz to z białkiem serwatkowym. Też jest spoko. Natomiast jeżeli chodzi o gainery, to ok, natomiast bardziej bym obstawiał to jako bulki, a nie jako hard gainery. No bo jak walniesz 80% cukru i do tego 20% białka, no to niespecjalnie to dobrze może robić. Chyba, że naprawdę jesteś w czarnej dupie z czasem i wiesz, że za 20 minut masz trening, to wtedy taka opcja z gainerem jest jak najbardziej ok. Natomiast powiedzmy, jak to jest 40-60 minut przed treningiem, to może to być albo odżywka klasy MRP, tak, czyli te meal replacement product, więc pełnowartościowe zamienniki posiłku, albo to może być właśnie gainer klasy bulk. Na przykład chyba z Optimum Nutrition był taki produkt, albo na pewno z MHP, Apure Mass. To był naprawdę taki bardzo fajny na skrobiowych węglach zrobiony gainer, gdzie miał bodaj chyba 50 gramów białka w porcji i 60 czy 80 gramów węgli. Także naprawdę fajna opcja na takie rzetelne poratowanie się w momencie, kiedy faktycznie nie ma tego czasu. A jak z tymi węglami? Ile mniej więcej powinno być? Czy to testować na sobie po prostu, jak się dobrze czuję, czy są jakieś takie ramy, które warto na początek wycelować i to powinno hulać? Jeżeli chodzi o taki złoty standard, to myślę, że to jest około 1 grama na kilogram masy ciała, czyli powiedzmy facet ważący 80 kilo powinien przyjąć taką paczkę ryżu, bo to jest plus minus te 75-77 gramów węgli. A jeżeli mówimy o takich treningach bardziej wydolnościowych, ale to znowu, nie, ekipa z siłowni, no to wtedy mówimy o 2 gramach, nie? I to jest wtedy misja, jak komuś zrobić równowartość 2 paczek ryżu na żarcie, żeby ktoś to zjadł i stwierdził, że dobre było, a nie, że było za karę. Także w przypadku sportów siłowych myślę, że jest trochę prościej. Oczywiście jest różnica trochę, jak wbijamy masę i faktycznie musimy zrobić sobie ten posiłek nie 700, a 1500 kilokalorii, to wtedy faktycznie może być tego więcej, ale w swoim portfolio tak naprawdę mam sportowców, którzy potrafili na przykład robić świetny progres przy 250 gramach węgli, a byli tacy, którzy musieli zjeść 700, żeby jakoś funkcjonować. Także no jak to się mówi, jednak to indywidualizacja jest kluczem do sukcesu. Testu nie zgadzę, jak to mówi Wojtek Prokopowicz, mój znajomy. Dobra, a to samo pytanie bym Ci zadał co do posiłków intra i potreningowych, czyli co sobie zjeść, o ile w ogóle byś powiedział, żeby to jeść posiłek, czy może tutaj lepsze by było po prostu jakieś właśnie samo karbo w trakcie treningu i co łyknąć sobie zaraz po? Powiem Ci szczerze, że w przypadku sportów siłowych intra workoutów raczej nie robiłem. Bardziej bym tutaj powiedział tylko na jakimś utrzymaniu pompy i tak dalej, czy... Weź pod uwagę, przerwę Ci na chwilkę. W trójboju czasami te treningi są naprawdę długie. Jak my wchodzimy w sprzęt, wstaszmy, no śmieszki śmieszkami, ale wiesz, jak się wiążemy to z jeszcze nogi bandażami, no to nam często same siady potrafią zająć z półtorej godziny, bo wiesz, długa rozgrzewka, długie przerwy między tymi i no śmieszki śmieszkami, ale widzę, że ci zawodnicy są zmęczeni, mimo że zrobi jedno ćwiczenie w półtorej godziny i pod koniec sesji się okazuje, że my jesteśmy 5 godzin na treningu. Nie? To jest długo. Biorąc pod uwagę, że zjedli 2 godziny przed treningiem, to się nagle robi 7-godzinne okno. Nie?
Okej, okay, no to dobra, to jeżeli jest taki przypadek, to wtedy faktycznie po tym boju głównym myślę, że można by pójść albo w posiłek, który bardzo podobnie wyglądał jak ten przedtreningowy, albo dla komfortu tak naprawdę wiesz, żołądkowo-jelitowego i tak dalej, poszedłbym w prochy, typu zmieszałbym witargo z białkiem serwatkowym i jakimiś aminokwasami. Teraz w trójboju siłowym myślę, że akcenty takie jak cytrulina i arginina są jak najbardziej okej, okay, no bo de facto wychodząc z definicji większy przekrój poprzeczny mięśnia to większa możliwość wyporowa, pompa jest spoko. To nie są sporty walki, gdzie wiesz, trzymasz gardę i czujesz, tak, jak ci puchną bary i kaptury i jest naprawdę makabra, więc tutaj myślę, że ten aspekt jak najbardziej byłby pozytywnie rozpatrywany. I też raczej nie karbo, a witargo. Myślę, że z tego powodu, że karbo jednak tak mocno krystalizuje, mocno też zamula ten żołądek, a witargo jednak z doświadczenia tak mojego wynika, lepiej opuszcza ten żołądek, daje mniejszy pik insulinowy, więc jest naprawdę spoko rzecz. Jakby ta krzywa jakby wiąże się z taką samą ilością insuliny, ale jest taka, a nie jest taka, nie? A co z takim popularnym rozwiązaniem, czyli albo żelki, albo to coś, co ja lubię, czyli pierniki na treningu? To nie ja. To nie, nie ja, od razu ci mówię, nie. Okej. Okay. Czyli, a to powiedz dlaczego nie? Wiesz co, to wynika z mojego przeświadczenia, jeżeli chodzi o glikację i wydolność, ale znowu, ja tutaj bardziej to rozpatruję przez pryzmat sportów walki, w których dużo mieszałem, sportów rowerowych i tak dalej, i tam glikacja zabija cię pod kątem tlenu i tak dalej. Natomiast na przykład w crossficie też uważam, że nie. W sportach siłowych okej, okay, myślę, że to jest jakieś rozwiązanie, no chociaż wiesz, cukier i żelatyna i tak dalej to nie jest jakby mój ulubiony posiłek, ale w crossficie na przykład też jest taka tendencja, że ludzie właśnie walą jakieś żelki, kole piją i tak dalej pomiędzy tymi wszystkimi wodami. I tak mówię, no kurde, no dobra, no a potem właśnie wysiadasz pod kątem wydolności, zastanawiasz, co się stało, że jesteś jak ta ryba na brzeg wywalona, no to właśnie po prostu ta olbrzymia ilość cukrów zabiera ci ten maksa. No widzisz, to ciekawe, bo z tego wcześniej się nie spotkałem, a wiem, że akurat żelki na treningu to jest dosyć częsta przekąska, z tego co widzę. I to nie tylko u truboistów, ale generalnie gdzieś tam. No wiesz, same węgle, no to musi być dobre przecież, nie? Jasne, jasne, że tak. Dobra, to co w takim razie po treningu? Po treningu? Teraz tak, jeżeli mówimy dalej o tych trójboistach i tak dalej, to znowu, no nudno, no ryż, kurczak i broku po raz trzeci, nie? I tak pół żartem, pół serio, tak naprawdę nawiązuje do tego, co powiedziałeś, że masz 5 posiłków, 3 są de facto takie same, a 2 są różne, żeby zachować tutaj tą różnorodność. I faktycznie to jest zasada, która się bardzo mocno sprawdza. Generalnie jakby czego potrzebuje ten człowiek? Nie? No, przed treningiem musisz się ubezpieczyć jakby w taką polisę ubezpieczeniową, żeby ten glikogen ci nie uszczuplał. Musisz mieć dużo stężenia aminokwasów, żeby te mięśnie jakby poratować na bieżąco. Po treningu de facto robisz to samo, a jeżeli faktycznie ta sesja jest tak długa, że robisz bój główny 1,5 godziny, potem zrobisz sobie jeszcze jakieś akcesoria, no i w sumie to zajmie 3-4 godziny trening, to żeby nie było takiego długiego okna, to też jest to bardzo fajna opcja, aby można było sobie upasować ten trzeci posiłek de facto taki sam. No i dopiero potem, jak idziesz już do domu, gdzieś tam jest ten posiłek kolacyjny, to wtedy jest miejsce na jakieś inne działanie, tak? Czy to właśnie trochę inną kinetykę białek dodać, inne jakieś kwasy tłuszczowe, zastanawiasz się wtedy, czy bardziej pojechać na tłuszczach, czy na węglowodanach, bo też jest wiele osób, które mówią, że na przykład na twarogu mieszanym z ananasem super im się funkcjonuje, a są takie osoby, które powiedzą, nie no stary, no tylko węglowodany, generalnie po białku to ja nie śpię, jestem pobudzony, dopamina w kosmosie i nie da rady, także... Czyli twaróg na nos to nie jest taka zła opcja, mówisz, u niektórych? U niektórych nie, natomiast ja zdecydowanie raczej omijam tego typu posiłki kazeinowe. Ale znowu, no ja wiesz, nie działam teraz aż tak mocno w tych sportach siłowych, czy właśnie w trójboju, czy w kulturystyce, a faktycznie bywały takie aspekty, gdzie na przykład miałem podopiecznego, zresztą Marcin Przyszlak, taki dosyć utytułowany kulturysta, no to on zjadał dziennie około 0,5 kg serka wiejskiego. Nie? Także... O, proszę. No wiesz, to tak. Moim zdaniem to się wzięło chyba jeszcze trochę z tych starych czasów, kiedy ta no, dawniej dieta w sporcie to polegała na tym, że po prostu musiałeś policzyć makro, nie? I jak policzyłeś, to generalnie byłeś już dietetykiem trochę, nie? No to na noc bardzo łatwo wychodziło, że trzeba było spożyć dużo białka, żeby zatrzymać katabolizm i mało węgli, żeby nie przytyć. No to co? Biały ser, no idealny, nie? No i to z troszkę... Tak, czasami jeszcze z oliwą na przykład, żeby były, tak, były trochę energii na noc, żeby nie umrzeć na przykład, nie? No ale koniec końców to chyba nie jest najszczęśliwszy pomysł, przynajmniej dla większości osób, nie? Bo tu jednak no, ciężko strawne białko na noc no, to może nie być najszczęśliwszym pomysłem i troszkę zaburzać cykl dobowy, w sensie sam rytm spania, nie? No dokładnie, jednak obciąża trochę.
Dobra, a powiedz mi tak, czy dieta u kobiet i u facetów powinna się czymś różnić w sporcie? Czy tutaj nie za bardzo widzisz jakąś potrzebę, żeby to się rozróżniać w ogóle, płać? Powiem ci szczerze, że dla mnie nigdy to nie grało większej różnicy. Wiem, że są niektóre artykuły, które piszą trenerzy personalni, że wiesz, w tej fazie cyklu miesiączkowego masz takie hormony i to powinno być takie i takie, albo gdzieś tam, wiesz, wyrównać podaż sodu i tak dalej. W tej fazie cyklu, jak idzie progesteron, to powinieneś to i to. Szczerze, jak uważam, że jakby praktyczne wykorzystanie tej wiedzy jest naprawdę bardzo słabe, bo ludzie mają problem z tym, żeby przytrzymać nieprzetworzone żarcie, żeby się porozciągać albo zrobić masaż, ograniczać emisję światła niebieskiego i wyspać, a co dopiero kobieta będzie myślała, że w tym i tym dniu cyklu będzie się robić tak, a w tym tak i tak dalej. Więc ja generalnie nie rozróżniam tego, aczkolwiek wielokrotnie na szkoleniach były takie pytania, które mnie zaskoczyły, bo mówię, że zapotrzebowanie na białko powinno się kształtować na przykład w tym przypadku 1,5 do 2 gramów, a dla kobiet, mówię, no tyle samo, jakby kobieta waży 60 kilo i razy 1,5 do 2, facet waży 80 kilo, razy 1,5 do 2, jakby koniec pieśni, więc nie widzę specjalnie różnicy w tym, natomiast zdecydowanie bardziej z takim poszanowaniem podchodzę do tematu zaburzeń hormonalnych. Ale znowu, zaburzenia hormonalne nie występują, jeżeli prowadzisz tego podopiecznego w sposób higieniczny, czyli ten deficyt jest sensowny, masz jakieś tam braki zatkane, masz rytm dobowy odpowiedni i wtedy jest fajnie. Więc de facto dla mnie kobieta, mężczyzna i tak dalej, jeżeli chodzi o układ dietetyczny, absolutnie nie ma żadnej różnicy. No okej, dobra, tak myślałem, ale stwierdziłem, że zapytam. Może byś mnie czymś zaskoczył, Anusz. Dobra, idziemy w takim razie do tego deficytu, o którym ty troszkę przed chwilą wspomniałeś, ale takiego bardziej hardkorowego. Jesteśmy przed zawodami, muszę zrobić wagę, powiedzmy, mam stracić, nie wiem, 7% powiedzmy w ciągu tygodnia. Wiadomo, że większość z tego będzie woda. Ale jak tutaj się mogę zabezpieczyć dietetycznie? Co mógłbym jeść, żeby poprawić troszkę ten proces? Wiesz co, generalnie jest tutaj kilka rzeczy do wyboru i ja to mam bardzo fajnie przetestowane na przykładzie sportu walki, no bo jednak dwa razy miałem taki element, gdzie się nie udało. Raz to było z Pawłem Kiełkiem, kiedy miał walkę z Romkiem Szymańskim, a drugi raz to była właśnie ta współpraca z Normanem Parkiem, gdzie na tydzień przed wagą zostawiłem go po prostu na picuś glancuś. Pytałem się, czy wiesz, wszystko potrzebuje i tak dalej, czy skołować mu catering, jakąś ekipę. Nie, nie, stary, ja będę z trenerem, wszystko ogarnę. No i potem wiesz, robi się czwartek, mówię, dobra, jutro jest waga. Chłop się nie kontaktuje, mówię, zapytam, co się dzieje. No i pytam się, jak tam, co tam mam. Rozumiem, że wszystko ok, skoro się nie kontaktuje. O, stary, tu w ogóle zatrzymała mi się waga, poszła do góry, pewnie nie powinienem jeść tego słynnego kurczaka w restauracji. A my, kuźba, nie? Odwalił numer dosłownie, wiesz, za 5:12, nie? Nie ma tak spieprzyć robotę przed samym wyjściem. W każdym razie sprawa wygląda w ten sposób, że po pierwsze musimy ograniczyć trochę podaż białka. Dlatego, że jak ograniczymy podaż białka, to automatycznie ten bodziec anaboliczny spada. I to naprawdę możemy się zdziwić, jak ładnie te mięśnie potrafią załapać dosłownie tam na dobę, dwie czy też trzy, jeżeli chodzi faktycznie o takie działanie last minute, nie? Po drugie, węglowodany i glikogen. Jak obetniemy trochę węglowodany, to automatycznie tej wody takiej wewnątrz, zewnątrzkomórkowej potrafi z nas całkiem sporo wylecieć. Nie chcę tego nazywać jakąś dietą, wiesz, typowo low carbową czy coś takiego, ale faktycznie tak by mogło być. Jest kilka takich opcji, jak można to zrobić. Pierwsza to jest taka trochę dieta wegańska na siłę, jak ja to mówię, czyli obcinamy trochę podaż węglowodanów, ale bardziej białek, czyli robimy na przykład samą kaszę gryczaną, komosę ryżową albo amarantus z warzywami, czyli mamy tak, mamy błonnik, mamy węglowodany i mamy białko pełnowartościowe, tak naprawdę w jednym produkcie, jakim jest właśnie to super zboże. Do tego dokładamy sobie jakieś dodatki warzywne, znowu bez mięcha, bez jakiegoś jajka, bez ryby i bez pozostałych produktów. Jest naprawdę fajnie, więc mamy jeszcze dietę o pewnej ilości węglowodanów, ale już o mocno przeciętej podaży białek. To jest fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o takie jakieś ostatnie jednostki treningowe w fazie przygotowawczej, a potem na ostatnie parę dni jemy coś, co przypomina bardziej jakby tłuszcz z warzywami, nie? Czyli znowu białko mocno przecięte. Czyli masz tam jedno jajko przecięte na cztery części, plus do tego sałaty, warzywa, rzodkiewki i tak dalej, trochę oliwy i robi to naprawdę dobrą robotę. I zdarzały się takie sytuacje, w których trener XYZ, nie wymieniam z nazwy, mówi, że słuchaj Kuba, ja wiem, że takich rzeczy nie robisz, ale naprawdę to jest kuzyn tam Zeta i tak dalej, i tak dalej. I jakby zależy nam, żeby zrobił wagę. Mówię, dobra, ale jakby jak coś się spieprzy, to mówię, nie przypisujcie mnie do tego, bo to jest naprawdę taka, wiesz, łopatologia ciężka. No i wiesz, koniec końców okazało się, że gość robił wagę i tak dalej, wszystko fajnie, ale właśnie takim sposobem. Czyli przycinasz podaż białek, potem przycinasz węglowodany i z tego faktu tak naprawdę takim biernym, pasywnym odwodnieniem jesteś w stanie stracić z 5-6 kilo, a potem tak naprawdę jeżeli jest oczywiście na to miejsce, po tej weryfikacji wagowej, no to znowu lecisz woda, elektrolity, kreatyna i tak dalej i naprawdę bardzo szybko tą masę mięśniową de facto odbudowujesz i jest naprawdę fajniutko też. Wystarczy nawet dać 2-3 porcje białka serwatkowego i zdziwisz się, jak szybko te mięśnie się pompują. Zresztą o tym chyba kiedyś pisał Dave Palumbo, Wow, białka kiedy... zaraz po tym, jak się zważysz, to żeby załapać wagi, to białko po prostu ładujesz?
Jeżeli masz powiedzmy tam 8-10 godzin przerwy w Aha. weryfikacji, to jak najbardziej. O. Można tak naprawdę zrobić to. Zresztą ja miałem taką sytuację, o której słuchaj, nikt by nie wierzył, gdybym nie miał po prostu na potwierdzenie słów Piotrka. Kiedyś Piotrek Strus, jak przygotowywał się ze mną do walki, już bodaj chyba w ACA, to zapytał się, czy może dodać sobie trochę białka czekoladowego, bo te omlety już mu się tak trochę nudzą. Mówię, że dobra, Peter, ale mnie dosyp tam wiesz, jakąś osobną porcję, typu nie więcej niż te 30 gramów. I wiesz, zrób wtedy na przykład nie omleta z 6 jajek, a z 3, nie? Żeby gdzieś tam te aminokwasy się jakoś zbilansowały, potem w kolejnym posiłku obetnij to i tak dalej. I słuchaj, facet był już na mocnym deficycie, bo miał chyba tam około 2000 kilokalorii, plus minus. Mówię, ostatni element przygotowawczy. Słuchaj, walnął tego omleta z białkiem czekoladowym i dzwoni mi na drugi dzień, mówi, ty stary, no wie co jest? Mówię, ja ważę 2 kilo więcej. Mówię, no ale już robiłeś dwóje i tak dalej. Mówi, no tak, no wiesz, po porannej wizycie na tronie i tak dalej, ja ważę 2 kilo więcej, tak mi cyce wywaliło, nogi, mam wiesz, kable. Słuchaj, od dodania jednej 30-gramowej porcji białka serwatkowego, chupa normalnie, wiesz, tak zbudowało. I ja mówię, Co ty, no ty kuźwa, nie mówisz? wierzę, nie? Ale to są takie abstrakcje właśnie w świecie dietetyki, gdzie tylko doświadczenie ci to pokaże. No bo każdy No. BMW-owiec powie, o, wiesz, 30 gramów białka serwatkowego i tak dalej, jak to możliwe, że zbudował 2 kilo mięcha? No niemożliwe. No Dwa właśnie kilo masy mięśniowej w jeden dzień. Zobacz jak. ciało ludzkie robi nam Kalorie. psikusy, nie? Więc tutaj możemy sobie takie rzeczy porobić, ale białko generalnie dodane w takim charakterze, po takim delikatnym stresorze, jakim jest właśnie to obniżenie podaży bilansu azotowego, jest w stanie naprawdę bardzo fajne efekty zrobić. Więc byłbym Okej. za tym, żeby też białko z tymi węglowodanami i tak dalej, elektrolitami Dobry podrzucić tip. naprawdę Dzięki. złoto. Będę sprawdzał swoich zawodników na pewno. A powiedz mi, czy stosujesz coś takiego jak ładowanie wody kokosowej zaraz po tym, jak ktoś się zważy? Bo słyszałem, że to dobre efekty przynosi też. Tak, no to jest generalnie, wiesz, elektrolit, nie? Tam jest dużo potasu, trochę sodu, chlorków i tak dalej, magnez, więc to, czy to jest woda kokosowa, czy to jest jakiś dobry jakościowo izotonik, tak naprawdę nie ma dużej różnicy. Aczkolwiek ja też właśnie miałem taki tip, znowu to ze sportu walki, gdzie zawodnicy schodzili, czy też nawet jak byłem Zasią Jędrzejczyk w Melbourne na UFC 193, jako, wiesz, gość z cornera, to też właśnie ona schodziła z wagi, a tu już rozrobiona pulpa z mango plus właśnie woda kokosowa i wiesz, małymi łyczkami te pół litra popijasz, no bo jednak wiesz, Aśka jak ważyła na co dzień jakieś powiedzmy tam około 62 kilo, no to weź te 115 funtów, czyli 52 kilo z takiej wiesz, szczupłej, wysokiej dziewczyny z BI, no to jest naprawdę misja, nie? Więc faktycznie, tam elektrolity robiły naprawdę dużą robotę i pamiętam jak ówczesny menedżer, Thiago Okamura, zapytał się mnie, ty Kuba, ale mi ile Asia zjadła takich, wiesz, solid meals, nie? Takich, wiesz, żywych posiłków. A ja mówię, 3. Mówię, a pozostałych? Mówię, 8. Mówię, to jak ona będzie miała energię? Mówię, stary, jakby to nie jest z ilości żarcia, tylko ze makroskładników to idzie. No i zresztą wtedy była ta walka z Valerie Le Tourneau, to 5 rund po prostu na pełnym gazie. Pytam się po wszystkim, jak się czuję. Ona mówi, słuchaj, ja bym mogła wrócić do oktagonu i jeszcze jedną walkę walnąć. Nie jest jakby sztos, wszystko super. Także no Ekstra. to jest to, co wyliczasz, nie? Woda, składniki makro, mikroodżywcze. Jakby ja mówię często, że dietetyka to jest układanie puzli. Musisz po prostu wiedzieć, gdzie dany fragment wcisnąć, no i żeby to nie była, wiesz, dupa Gargamela na pejzażu martwej natury, nie? Także jak to wszystko pasuje, to jest wtedy wszystko okej. Dobra, podoba mi się dupa Gargamela. Dobra, odwróćmy teraz sytuację. U nas w sporcie często jest tak, że przed zawodami się masuje, jako żeby po prostu, żeby przybrać trochę, no po prostu przytyć, bo jednak większe rozmiary trochę ci zmieniają dźwignię i ułatwiają najzwyczaj na świecie. Ten przysiad jest trochę łatwiejszy. I nie raz, nie dwa jest tak, że zawodnik przed swoimi zawodami potrafi tam jeszcze piątkę czy siódemkę na siebie wrzucić w ciągu ostatnich paru tygodni. Powiedz mi, na co w tym momencie zwracać uwagę? Kiedy dorzucasz tych kalorii naprawdę już dużo, że masz ten deficyt, że masz nadwyżkę kaloryczną sporą. Na co trzeba tutaj zwrócić uwagę w tym momencie? Wiesz co, ja bym przede wszystkim unikał takiego chamskiego pigoutu, nie? Takiego masowania, wiesz, ze wszystkim, że frytki z majonezem i tak dalej. Oczywiście wtedy jakby jest ciężko zachować ten charakter jakościowy. Natomiast gdybyśmy bardziej to robili na takich pokarmach typu właśnie jakaś, wiesz, kanapka z żeberkami, czy tam jakąś szarpaną wieprzowiną, z jakimś fajnym, tłustym sosem, ale to może być na bazie, wiesz, czosnku, oliwy z oliwek i tak dalej, jakieś kolendry i wtedy jest milutko. Natomiast nie jestem fanem tego, że siedzisz i otwierasz po prostu 3 opakowania ptasiego mleczka dziennie. Raczej jestem zdeklarowanym wrogiem takiego podejścia, dlatego że i tak musimy się liczyć z tym, że z tą dietą hiperkaloryczną, tak, z tą nadpodażą kalorii, i tak gdzieś tam ta glukoza, insulina, trójglicerydy i tak dalej będą się psuły. Ja wiem, że to jest tak naprawdę kropla w morzu, nie? No bo nie ma tak, że startujesz co chwilę. Natomiast mimo wszystko jednak jestem za tym, żeby to było bardziej w takim zdrowym charakterze, a nie, że nasz podopieczny zamieni się w pączka. Zresztą zobaczmy, co się zmieniło z Zydrunasem Sawickasem. Jak konkurował z Pudzianem, no to był taki chłop, nie?
a teraz Savickas jakby wygląda no fajnie, tak? Gdzieś tam jest ta sylwetka podcięta i tak dalej. Tak samo Thorbjörnsson, góra z Gry o Tron, jak wyglądał jako strongman, a jak wyglądał, jak zaczął się bawić trochę w sporty walki, no to jedna trzecia chłopa została. Inny gość zupełnie, no. Tak. Tak jest. Okej, okay, czyli coś no jeszcze zwrócić uwagę, po tym, żeby to żarcie nie było ze śmietnika po prostu? Wiesz co, kombinować. Myślę, że tutaj trzeba przede wszystkim wyważyć stosunek węglowodanów do tłuszczów. No jednak tłuszcze dają 9 kilokalorii na gram, więc są gęste energetycznie, węgle 4. Stosunek węglowodanów do cukrów, czyli możemy sobie pozwolić też na taki fajny posiłek, ja mam zresztą swój ulubiony, to jest ryż jakiś parboiled gotowany z łyżeczką oleju kokosowego, żeby trochę jednak to wchłanianie po prostu węglowodanów zmniejszyć. Do tego dorzucam sobie trochę cukru kokosowego, do tego idzie jeszcze cynamon i rodzynki. I tak naprawdę masz michę, która ma z 800-900 kilokalorii, a naprawdę de facto pochodzi, wiesz, z ryżu, który został ugotowany w towarzystwie oleju kokosowego, a jeszcze orzechy pekan do tego. Czyli mamy cynamon, mamy cukier kokosowy, orzechy pekan i rodzynki. I naprawdę krękajcie narody, przepyszne to jest. I to jest właśnie jakby zestawienie tego, co mówiłem wcześniej, czyli węgle skrobiowe do cukrów, tłuszcze do węglowodanów. Nie? I wtedy masz taką wielką pulę energetyczną, ale jednak starasz się to jeść dosyć zdrowo. A czemu pekan? Lubię. Aha, okej, okay, dobra. Myślałem, że tutaj powiesz, że zawierają tam jakiś konkretny rodzaj sfingolipidów czy czegoś. Nie? Nie. Akurat to się nie bawi. Akurat pekany mają dosyć sporo omega 6, ale umówmy się, że nie wszystkie omega 6 są złe, jednak ten kwas GLA też jest jak najbardziej w porządku. No dobra, słuchaj, to na sam koniec myślę najlepsze mięsko, bo o suplach chciałem pogadać. No to myślę, że tutaj jak ktoś dotrwał, to ma niespodziankę na sam koniec. Wiem, że to będzie na pewno bardzo ogólne pytanie, ale na co ogólnie zwracasz uwagi u sportowców? Co starasz się suplementować? Co jest zawsze u ciebie, powiedzmy? Poza, powiedzmy, kreatyną, omegą, B-kompleks, bo to wydaje mi się, że to można śmiało wdrożyć do chyba każdego, kto chciałby zdrowo się odżywiać, nawet niekoniecznie sportowców, ale no, co ty masz w takich swoich zestawach u swoich ludzi? Ja przede wszystkim chwalę sobie to, że dosyć mocno idziemy w tą profilaktykę zdrowotną. Ja wiążąc się z każdym sportowcem, chcę, żeby on miał efekty, ale żeby to nie było pod tytułem celu uświęca środki. Tylko żeby ten sportowiec naprawdę dobrze się czuł, żeby nie miał żadnych problemów i jakby historia pokazuje, że tak nam się udało z każdym, absolutnie. Także to jest coś, co sobie chwalę. Dlatego ja zanim w ogóle pomyślę o jakiejś beta-alaninie, o keratynie i tak dalej, to przede wszystkim myślę właśnie o tych podstawach, czyli to, bez czego ciało nie może funkcjonować, a więc przede wszystkim zdrowe jelita i mikrobiom. No bo nie bez przyczyny mówiłem wcześniej o tym generatorze zdrowia, żeby teraz powiedzieć, że czasem jakiś tam monoszczep wejdzie. Nie, ja tak naprawdę rozpatruję tego sportowca od stóp do głów i to jest trochę taki kunszt, jak wiesz, jak mechanicy patrzą na formułę pierwszej, nie? Czyli nie tak, że dobra, jeszcze pojedzie, tylko wiesz, wymieniamy, bo jest jakieś mikropęknięcie. Więc tak samo tutaj, są monoszczepy probiotyczne na jakąś tam, wiesz, przypadłość X, Y, Z. Preparat wieloszczepowy na to, żeby ogólnie to wszystko dopasować. Jak jest wysoki poziom zonuliny i tak dalej, to jeszcze do tego dochodzą te maślany mikronizowane. Jak jest kłopot z przyswajaniem żelaza, to wjeżdża laktoferyna, wjeżdża betaina, wjeżdżają właśnie B-kompleksy, wjeżdża taki szczep jak Elplantarum 299V, czyli Semprobi IBS na przykład, bo ono 40% zwiększa przyswajanie żelaza, więc jest super dla każdego. Czy to dla kogoś, kto ma anemię, czy to dla kogoś, kto musi zwiększyć pompę mięśniową na przykład, czy dla kogoś, kto jest sportowcem wytrzymałościowym. Więc taka opcja. Witamina D, oczywista oczywistość, kwasy omega-3. No i teraz znowu pytanie, jak ten człowiek śpi? Czy on na treningu ma odpowiednie napięcie układu nerwowego, czy gdzieś tam jakby mówi, że no nie jest w stanie wstrzelić się w ten trening? Obejrzał sobie jakiś, wiesz, YouTube'owy filmik, wiesz, typu, nie wiem, Branch Warren in the Trenches i mówi, kurde, no dalej nie jest nastawiony na ten trening. Także po prostu chcemy, żeby jakby ten body and mind, nie, żeby faktycznie to nastawienie i siły fizyczne były w dobrym miejscu. Więc zanim ja w ogóle pomyślę o suplementacji typu, wiesz, kofeina, teakryna, beta-alanina, kreatyna, to ja tak naprawdę rozpatruję wiele, wiele tych innych rzeczy, które są obowiązkowe, a więc witaminy, składniki mineralne i tak dalej. Dlatego myślę, że właśnie B-kompleks, witamina D, czy też cynk, selen, coś na poprawę snu, czy kwasy tłuszczowe omega-3, to jest absolutna jakby, no wiesz, wyjściówka tak naprawdę, jeżeli chodzi o moich sportowców. Okej, okay, czyli wychodzisz na to, że w tych czasach już nie wystarczy liczyć makroskładniki, żeby być dietetykiem. Trzeba niestety trochę więcej tamtych książek przeczytać. Ale tu jest też taka ciekawostka, bo powiem ci, że jeszcze jak pracowałem jako taki nieopierzony trener personalny, czyli tam 2008 rok, jeszcze przed wyjechaniem do Maćka Zaremskiego z Muscular Development, którego zresztą serdecznie pozdrawiam,
to właśnie miałem takie przypadki, gdzie wystarczyło człowiekowi, wiesz, cheerioski zamienić na owsiankę, jakąś bułkę, kajzerkę zamienić po prostu na jakieś lepsze formy pieczywa i do tego dołożyć właśnie ten trening i ludzie chudli. Natomiast kilka lat później zauważyłem, mówię, kurde, no tutaj faktycznie, gdyby nie to, że zajmowałem się już wtedy, tam w 2012-2013 rokiem, interpretacją wyników badań krwi, poszerzaniem tego wszystkiego, wiesz, czynniki środowiskowe, suplementacje i tak dalej, to stwierdziłbym, że nie byłbym w stanie poskładać takiego człowieka. I tak jak mówisz, kiedyś bym powiedział, dobra, znam się trochę na makrosach i tak dalej, znam dobre źródła pożywienia, jestem dietetykiem i po paru latach stwierdziłem, że kuźwa, no to nie jest przypadek, że już nie mam takich pacjentów, nie? Że wyliczyłem sobie makrosy i jest fajnie. Naprawdę trzeba wejść zdecydowanie szerzej. I to jest zresztą też to, co mi powiedział, zresztą bardzo miłe słowa, Jakopa Szostaka na weselu naszego wspólnego przyjaciela Pawła Kiełka. On powiedział, Kuba, umówmy się, że ty tak podciągnąłeś poziom w tej całej dietetyce, że jakby ja i tam wszyscy po kolei działający w branży, notabene tych, którzy spotkamy też na konferencji, mieliśmy dwie opcje. Albo możemy odejść jakby i robić swoją robotę typu kurczak, ryż, brokuły, kulturyści, albo musimy po prostu dociągnąć ten temat i też mówić o tej profilaktyce zdrowotnej, o jakichś elementach prehabilitacyjnych, o probiotykach i tak dalej. Musimy się dokształcić, bo po prostu zginiemy. Więc wiesz, to jest też takie fajne, że pocisnąłeś jakby taką falę, że ktoś stwierdził, dobra, albo płynę z prądem, albo się zawijam na Arkę Noego, nie? Bo mnie nie ma. Także naprawdę fajne było to, że ta jakość gdzieś tam podeszła i myślę, że tak między tym 2012 a 2017 rokiem była naprawdę bardzo fajna fala wzrostowa i to jakby dawało takiego też wiatru w żagle, że ci ludzie faktycznie widzieli sens tej jakości. No a potem niestety weszło też parę osób takich, które stwierdziło, że zrobi fame na tym, że powiedzą, że jest dokładnie na odwrót, nie? Czyli jedz syf, licz kalorie i będzie fajnie. I niestety smutne jest to, że ludzie za tym mocno poszli. Ale to wszędzie naprawdę tak jest, jak mi się wydaje, że zawsze się znajdzie ktoś, kto stwierdzi, że dobrym pomysłem na marketing jest. Wszyscy mówią to, że na przykład przysiady nie niszczą kolan, a chuj, to ja powiem, że one rozpierdalają i zobaczę, co się stanie, nie? No i czegoś takie zacznie go słuchać, nie? Ale to jest przykre, bo to jest taka próba zawrócenia Wisły kijem, a niestety wiele osób w to wierzy i to jest, wiesz, taki moment, gdzie ja się zastanawiam, kuźwa, jak to jest, że ludzie nie umieją tak po prostu, wiesz, logicznie pomyśleć. No ale cóż, jakby ja wychodzę z założenia, że jak ktoś chce trafić, to trafi i tyle. I tymi ludźmi się zajmuję, a nie będę zbawiał internetu, bo to mi właśnie Michał Materla i Łukasz Jurkowski powiedzieli, że weź, przestań się produkować na ludzi, którzy nie słuchają, albo jak to się mówi, za pośrednictwem przysłowia, nie rzuca się perły przed świnie, nie? Więc każdy niech robi swoje. No nie będziesz myślał za innych, po prostu tego nie zrobisz, nie? Dobra, powiedz mi jeszcze na koniec, jak już mówimy o tych suplementach, to też parę osób na Instagramie pytało, co sądzisz o peptydach, bo to jest taka gałąź, powiedzmy, tutaj suplementów, która dosyć mocno wchodzi ostatnio na rynek i dużo osób tak z entuzjazmem na nią spogląda. Wiem, że nie ma jeszcze jakichś tam spektakularnych badań, chociaż to się powoli zmienia, bo na przykład wiem, że to ekipa Syntagenu, która notabene też jest sponsorem Progress Academy, już pierwsze badania zaczynają robić, co mnie bardzo cieszy, że to, że tak wychodzi z piwnicy to wszystko i powoli zaczyna wyglądać jak taki prawdziwy rynek suplementacyjny, czy gdzieś być może nawet leków, ale jak ty na to patrzysz teraz? Generalnie jeżeli chodzi o peptydy, to jest temat bardzo ciekawy. Ja chyba z peptydami się zaprzyjaźniłem po raz pierwszy tak koło 2016 roku bodaj. I tutaj chyba takim elementem wyjścia był BPC 157, który miał fenomenalne wyniki, jeżeli chodzi o ogólną regenerację tkanki łącznej i tak dalej. Potem jeszcze doszła regeneracja układu nerwowego, szczelność bariery jelitowej i tak dalej. Więc naprawdę fajna opcja. I tak samo jeżeli chodzi o Epitalon i GHKCU. Uważam, że to są naprawdę fajne produkty, natomiast też zawsze tłumaczę jedną rzecz, bo niektórzy patrzą znowu na to jako święty graal. Czyli walnąłem Epitalon i GHKCU, i teraz jakby moje włosy będą, wiesz, za kola się cofną i w ogóle będzie wszystko spokojnie, stary, to tak nie ja działa. Ja biorę, widzisz, że tutaj mam za kola, także to nie działa aż tak fajnie, niestety. Także tutaj trzeba wziąć pod uwagę fakt, że znowu trzeba patrzeć wielowymiarowo, a po drugie trzeba dostarczyć ciału tych składników odżywczych, bo możesz zwiększać jakieś czynniki wzrostu, wiesz, fibroblasty i tak dalej, ale to znowu, skądś ten kolagen musi pociągnąć, więc jak będziesz jadł dupowato, będziesz jadł jałowo, tak, typu, nie wiem, McDonald's, Haribo i tak dalej i biała buła czosnkowa, no to sorry, to tak przyjdzie. Natomiast jak masz dobry bilans białka, tłuszczu, węglowodanów, witamin, składników mineralnych i do tego dołożysz Epitalon i GHKCU, no to jest naprawdę może być ciekawie. Okej, dobra. Jakieś jeszcze peptydy stosujesz u swoich podopiecznych? Nie, wiesz co, ja tak naprawdę jestem też trochę ograniczony przez WADA i IOC, dlatego że no niestety
Niestety właśnie ten GHKCU czy BPC 157 no jest zabroniony i tutaj właśnie w przypadku kilku piłkarzy, których wyłapałem świeżo po kontuzji, była misja jakby, że dobra, Kuba Maurycz macie postawić na nogi, no to właśnie rzuciłem taki pomysł i potem od lekarza info, że nie, sorry, że jakby stosunek wada jest taki so-so, niby nie, niby tak, no ale wiadomo, nie będziesz ryzykował gościa, który jest wart ileś tam milionów euro, żeby gdzieś go potem złapali i powiedzieli, dobra, masz bana na 2 lata, czyli de facto koniec kariery. Także no tutaj trzeba też działać mocno z taką polisą ubezpieczeniową, że tak powiem. No jasne, jeżeli ktoś rzeczywiście jest pod wadą, no to zdecydowanie na to bym zwrócił uwagę. No okej, okay, no ale tak czy inaczej patrzymy, ja przynajmniej patrzę z takim lekkim entuzjazmem i oczekiwaniem w tą stronę, bo myślę, że ciekawe czasy generalnie idą. Tak, czytasz czasami po prostu, co ci ludzie potrafią zrobić, jakie leki wymyślić, to wow, nie? Wkraczamy w tą przyszłość już teraz, nie? Chyba i takimi naprawdę dużymi krokami, nie? Future is now, nie? Dokładnie, dokładnie tak. Dobra, słuchaj, to ostatnie pytanie w takim razie. Powiedz mi, jaki masz temat u nas na Progres Akademii? Bo o to w sumie nie zapytałem. Temat mojego wystąpienia to jest przede wszystkim spięcie całej periodyzacji suplementacyjnej w przypadku wysiłku fizycznego, bo uważam, że tego nie ma i to jest też o tyle ciekawe zagadnienie, że ja tutaj mam zamiar mniej poruszać to, jak wygląda suplementacja w przypadku budowania siły, masy czy wydolności, tylko chcę pokazać Wam, w jaki sposób to powinno się spiąć, biorąc pod uwagę współpracę sportowca z dietetykiem, czyli od czego wyjść, przez co przejść, na czym skończyć. Taki jakby ogólny insight i trochę sprzedanie tych moich kilkunastu lat doświadczenia, jeżeli chodzi o to, jak faktycznie zagwarantować sprawność temu sportowcowi, żeby on był dobry nie tylko na rok, czy też na jakiś sezon, ale tak naprawdę na lata i cały czas się rozwijał. Okej, okay, fajnie. I to będziesz mówił o tym, jak powiedzmy się powinna zmieniać dieta w okresie przygotowania do jakichś zawodów, tak? Dobrze zrozumiałem? O, ciekawe. No to zaciekawiłeś mnie, a jeżeli Was zaciekawił Kuba, no to zapraszamy. Macie jeszcze tydzień. Jak to słuchacie, to pewnie tydzień mniej więcej na zakupienie biletów. No i co, dzięki mega Kuba, że tutaj miałem okazję z Tobą porozmawiać. Bardzo się cieszę, że troszkę mnie nauczyłeś, że troszkę tutaj zabawiłeś. No i widzimy się na Progres Akademii w takim razie. Dokładnie tak. Także dzięki za zaproszenie, pozdrawiam słuchaczy, widzów i do zobaczenia na konferencji. No i standardowo jeszcze do Was na koniec prośba, jeżeli Wam się spodobało to, co usłyszeliście teraz, jeżeli Was to zaciekawiło, no to puśćcie tu jakiś albo komentarz, albo gdzieś udostępnijcie nas na social mediach, na relacji. Kuba, gdyby ktoś chciał Cię znaleźć, to gdzie Cię może szukać na socjalach? Generalnie, jeżeli chodzi o Facebooka, to ja jestem jako Jakub Maurycz po prostu, albo może być nasz fanpage, czyli Maurycz Training Center. A z kolei na Instagramie jestem Jakub Podłoga, tak? Czyli ten dodany podkreśnik Maurycz. Mamy też TikToka Jakub Maurycz, albo nasza poradnia dietetyczna Be Well by Maurycz. Tak? Także myślę, że jak ktoś znajdzie mnie po prostu na Instagramie, potem w tych pozostałych wszystkich hiperlinkach na pewno znajdzie więcej. Okej, okay, także klikajcie też tam do Kuby, róbcie mu również zasięgi, bo jak widać mądry gość. No i tym samym dobiegliśmy do końca, także dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym przetreningówce.